dotarliście do tej półki skalnej i teraz, Dorota, opisz mi to miejsce, gdzie się znalazłeś. Ja nic nie widzę. Ja jestem tak. A może jakąś mgłę lub jakiś kolor? Tak, taka jasno-niebieska. Jasno-niebieska mgła. Dobrze, no to wpatruj się w tą mgłę. Daniel będzie dostrzegał więcej szczegółów, a u ciebie w miarę upływu tej sesji twój trzecie oko się otworzy, a zbadamy przyczyny, że tam masz pewne trudności z widzeniem. Ale teraz, Daniel, opisz mi to miejsce. To znaczy, na horyzoncie widać jakby taką łańcuch górski ośnieżony, tylko że taką jakby koronę tworzy. Nie wiem, czy też się powinno kręgu zagina, czy to taka iluzja jest, ale tak jakby z tej półki te góry otaczają dookoła. I obok jest półka skalna jeszcze wyżej i tam jest jakaś postać w pozycji medytującej. Ona jakby jest tyłem do tego krajobrazu, a przodem do ściany skalnej. To jest ciekawe. No to jest najprawdopodobniej przewodnik duchowy Doroty, przewodnik ze strony światła, bo tylko z takimi istotami rozmawiamy póki co. Jeśli będzie potrzeba, to jeszcze trzeba będzie się wspiąć tam wyżej. Ale jeśli nie będzie potrzeba, to... No tam brakuje kilka metrów, żeby doskoczyć. To jest za daleko, bo dość mocno wieje. Dobrze, ja się zwracam z tej odległości, gdzie jesteście teraz niżej, do tego przewodnika. Powiedz nam proszę, jakie jest twoje imię? Ta istota jest nieporuszona jakby, chociaż odebrałem, że odczuwa naszą obecność na pewno, tylko jest w jakimś stanie takim dość głębokim. Tak, on słyszy i jeśli uzna, że już może z nami porozmawiać, to powie lub w jakiś inny sposób przekaże tą wiedzę. Tam zobaczyłem, że na tej ścianie skalnej, w którą się on czy ona, bo trudno by nawet zweryfikować, patruje, takie oko tam się duże pojawiło i jakby jakaś zmiana informacji czy pozyskiwanie wiedzy zachodzi. Ja może powiem, o co chodzi na początku, ponieważ Dorota ma przyblokowane trzecie oko. Jest podejrzenie, że ktoś to tam specjalnie przeszkadza, uniemożliwia widzenie. I teraz proszę o potwierdzenie, że to faktycznie ktoś tam jej to jakby wzbrania ten wgląd w wyższe rejony światła. Jest to prawda? Pytasz tej istoty? Czy tak, czy... tak, tej istoty. Ta istota widzę, jakby ma możliwość równoległego kontaktu, bo rozmawia z tym okiem, a mi wyświetliła z kolei taki klosz energetyczny założony na głowę, aż tu połamiona, tak jakby taki hełm, można powiedzieć. On jest jakby z takiego dymionego szkła, nie wiem, jak ci to opisać inaczej. Powiedzmy, te szczegóły techniczne są mniej istotne, a teraz istotne by było się dowiedzieć, kto to założył i w jakim celu. Ta informacja napłynie do ciebie. Znaczy ja usłyszałem słowo cywilizacja, a potem przy nazwie to tak jakby, nie wiem, czy to do mnie w ogóle nie doszło, czy przeleciało tak szybko przez umysł, bo nie cały jest organem tej nazwy. Dobrze. Ja tutaj zapraszam przedstawiciela tej cywilizacji, czy wręcz tego, który wykonał lub zlecił wykonanie tego klosza, żeby Dorota nie mogła w pełni korzystać ze swojego trzeciego oka, bo chciałem porozmawiać na ten temat. Dlaczego, moi drodzyście, jej to założyli? I czekam, aż się zjawi jakiś przedstawiciel, może grupa tych istot. I wyczuj od razu, Daniel, czy... Muszę jeszcze trochę trans pogłębić, ponieważ się kamuflują, to nie widzę tak. Do siedmiu. Głęboki oddech. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć,
6, 7. Zobacz, kto to jest. Ja od razu do nich mówię. Moi drodzy, my nie przyszliśmy tutaj na jakieś tam potyczki, tylko chcemy zrozumieć, na jakiej podstawie. Wiesz co, takich jeszcze istotnie widziałem. Twarze tylko widać, bo reszta jest w skafandrze. Przy ten skafandr, co ciekawe, jest jakby strzały zielonych łusek zrobiony, tak, przynajmniej tak to wygląda. A twarze są takie kredowo-białe. Powiem ci, no nie widziałem jeszcze takiego. Bardziej ludzkie? No... Tak, tak, można powiedzieć, że... A ten skafandr i te łuski, to są łuski na skafandrze, czy to jest tak jakby ich naturalna... Ja wiem jednak, że to jest powłoka zewnętrzna, to nie jest skóra. Aha. No dobrze, to witam Was. Skąd jesteście? Jest znana nam ludziom Wasza rodzima planeta, czy rejon galaktyki, skąd pochodzicie? Znaczy oni żądają szacunku, bo są sługami Draco, mówią. A to moi bracia dawni. Witam Was. No macie paskudną opinię. Oczywiście nie wszyscy, nie każdemu psu górek i tak dalej. Każdy ma swoją rolę do spełnienia. To teraz mi wytłumaczcie, proszę, dlaczego ta Dorota jest tak jakby pod Waszym wpływem. Czemu to Wam służy? I czego się obawiacie, zakładając tę blokadę na trzecie oko Doroty? O co tu chodzi? Odpowiedź mnie zaskoczyła, bo usłyszałem, że ta blokada istnieje jakby za zgodą jej głębszego aspektu istnienia. No jakby wyświadczyli pewną przysługę na pewnym etapie życia, tak to można zrozumieć. Dobrze, a dlaczego, czemu to ma służyć Dorocie? Miało wtedy, kiedy ona podejmowała tę decyzję, że się zgadza na to? Usłyszałem, że mając to w pełni otwarte, nie byłaby w stanie, wejść w związek z człowiekiem, z którym jest, a było jej to potrzebne jakby z jakichś innych planów, im nieznanych. Gdyby miała tą pełnię otwartego trzeciego oka, wtedy by nie stworzyła tej relacji i nie przeszła doświadczeń, które przeszła. No te... Ja nie wiem, o co chodzi, bo nie jestem w ogóle... Nie, no chodzi o to, że jej relacje z mężem są te jakby bardzo, no takie... A teraz jest czas, że ta powłoka się staje coraz mniej przydymiona, usłyszałem, i puszcza. To też jest jakby za jakby zgodą czy wolą jej samej. Także jakby tą przysługę założenia klosza mogło wielu wyświadczyć, a akurat oni się napatoczyli, tak zrozumiałem. No z tego wynika, że to było z Waszej strony to jakby na jej ochronę i tak dalej. I to jest piękne. Później? Ochronę. Dobrze. I teraz jest pytanie takie, Dorota, czy Ty chcesz to jakby już całkowicie się pozbyć tego klosza, ale może się to wiązać z Twoimi przejściowymi, gorszymi stosunkami ze Twoim ślubnym. Jak to tam? Ja usłyszałem, że to będzie zależało od tego, w jaki sposób będzie w stanie wewnętrznie ogarnąć i przerobić rzeczywistości, które będzie widzieć, bo tak jakby, że nie ze wszystkim musi po prostu mówić o nim, tylko zostawić dla siebie czy dla innych przyjaciół, którzy są w temacie. Chodzi o radzenie sobie z tym, co może się pojawić, tylko to jakby jest jedyna kwestia. I teraz, Rodko, po zastanowieniu głębokim, jaką masz decyzję? Chcesz się tego pozbyć? Tak. To teraz powiedz, żeby to dotarło też do tych przedstawicieli drakoni, że już mogą to zdjąć na Twoją odpowiedzialność i powiedz, że na podstawie swojej decyzji, na podstawie tego, że jesteś, że masz wolną wolę, prosisz o zdjęcie tej osłony. Powiedz to. Proszę Was o zdjęcie tej zasłony i... No i dziękuję za to, co zrobiliście, ale już tego nie potrzebuję. Okej, okay, pięknie. Ja jeszcze usłyszałem pytanie z ich strony, bo to się składa z dwóch takich warstw, jakby ten klosz. Tak. I jedna warstwa jest warstwą jakby braku dostępu informacji takich, powiedzmy, wewnętrznych, intuicyjnych dla swojego własnego życia, a ta druga warstwa sprzyja brakowi dostępu do informacji takich jakby uniwersalnych, świadomościowych czy kosmicznych. I pytają, która warstwa ma zostać rozpuszczona, czy obie? Obie.
jeszcze raz się dobrze zastanów, bo to się może wiązać później z pewnymi tam kłopotami, ale przejściowymi. Jak przejściowymi, to obie już chcę... Ten, co medytuje na tej półce skalnej, się tak pojawił znowu w tej wizji, dalej jest jakby w tej medytacji, ale tak, tak rękę wyciągnął w naszym kierunku, dając sugestie do zrozumienia, żeby się otworzyć, tylko usłyszałem wprost jakby na frekwencję światła. No nie wiem, jak to zrozumieć, bo to jest ważne. Dobrze, bo to może być później, bo na razie za dużo by było po prostu. Okay. Czyli otwierasz tylko się teraz z tej części tej powłoki, żebyś mogła dostrzegać świat światła, ducha światła. Mm-hmm. A tamta druga osłona będzie też troszkę bardziej przejrzysta. Natomiast jeszcze sugeruję ten twój opiekun, żeby ją zachować. Okej. Okay. Okej, okay, dzięki. No to bracia, może byście też już przeszli tak już całkiem grupowo na tą stronę światła, ale to mówię takie dywagacje. Jeśli będziecie gotowi lub tak postanowicie, to oczywiście wiecie, że wolna droga do światła. No z ich strony jakby, że ten osąd za daleko poszedł, że oni są neutralni. Aha, no ale wiecie, jaką tam same słowo drako ma tutaj konotację na ziemi. Oczywiście ja nie mówię, że... Słyszałem, że to automatyzm w naszych umysłach po prostu. Tak. Ja najlepiej wiem, bo sam jestem z waszej rodziny. Dobra, dzięki za wyjaśnienia i za zdjęcie. To teraz jeszcze tutaj rozszerzamy twoje trzecie oko i będziesz mogła zobaczyć. Gdzieś ona się znalazła, nawet nie wiem, kiedy na tej samej półce, co ta istota, ja ciągle jestem niżej, nie? Bo teraz jakby jakąś energię przekazuje ten obszar. No dobrze, poczekamy, jeśli będziesz potrzebny, to poprosimy, żeby ci tam zabrał również na tą wyższą półkę. Powiedz, jak ty to odczuwasz, Dorota? No, nie wiem, no coś czuję, ale nie ma żadnych takich konkretów. No jest mi wesoło dosyć. A czy ta mgła? Jest jaśniejsza, jest tak jakby właśnie teraz jest dużo jaśniej. Jakby się... No to wpatruj się teraz w tą mgłę po to, żeby obserwować, czy ona jest coraz bardziej przejrzysta, żebyś mogła zobaczyć tego swojego przewodnika i miejsce, w którym się znajdujecie. Ja nie wiem, ten przewodnik w takie dziwne stanie powiedział, żebyś jej jakby spowolnił czas percepcji duchowej, bo tam jest, to, o to chodzi, że tam jest jakby taka zamieć śnieżna mocna i te płatki tak szybko lecą, że to jak takie mleko na niebie, jak mgła wygląda, ale tak jakby, nie wiem, jakoś możesz jej tą percepcję spowolnić, zrozumiałe? Dobrze, rozumiem. Że będą szczegóły widoczne. No to teraz tą zamieć śnieżną, po prostu ona się zmniejsza, ona rzednie. I ta mgła, ta przeszkoda w widzeniu staje się teraz coraz bardziej przejrzysta. Ta zamieć śnieżna się uspokaja coraz bardziej, zanika, jest coraz rzadsza i zaczynać się pokazywać krajobraz, a co najważniejsze, możliwość zobaczenia tego swojego przewodnika. I powiedz, co się dzieje. Więc tak. Ja jestem jakoś bardzo podekscytowana tym wszystkim. To nic nie szkodzi. Wszystko okej. Okay. Jest coś tak jakby, jakieś takie gdzieś światełko, takie takiego koloru niebieskiego, w białe przechodzi gdzieś jakby taka gwiazda gdzieś tam na końcu, gdzieś jakby coś się próbowało przebić, ale... No to prawdopodobnie jest proces, który doprowadzi do lepszego... To jest ten kryształ na czele przewodnika, bo on ogólnie tak jest cały jakby w takim też... To nie jest skafander, ale cały jest w tym ubrany jakby totalnie na czarno, przy czym jest bardzo przyjazny. To po prostu mi na początku powiedział, żebym się nie dał zwieść jakby jego kolorowi, nie? Bo to chodzi o przyzwyczajenia. I tu jest taki kryształ właśnie. I oni tak jakby są twarzą w twarz teraz i ja prawdopodobnie widzi jasność tego kryształu na tym jego tle po prostu. No to może nie będziemy tak przyspieszać tego... Usłyszałem, że wszystko idzie w optymalnym tempie po prostu, okay, żeby nie naruszać tego mechanizmu. No i może przystąpimy do...
na wyjaśnienie tych wszystkich jej pytań, wątpliwości. Dodatkowo teraz druga istota się pojawiła, bardzo taka eteryczna, ledwo ją dostrzegam, ale to jest taki anioł potem ze skrzydłami. On z kolei jak gdyby przyłożył tutaj dłonie na jej czakrę kolony, na czubek głowy. Potężny słup światła tam się wyjął. Otwierają ci kanały na stronę światła, tylko na stronę światła. Także będziesz mogła odbierać informacje. Jeszcze zobaczymy w jakiej formie, czy to będzie werbalne, czy to będzie obrazkami, czy to będzie po prostu tylko intuicyjne odbieranie informacji na tematy. No tam masz parę pytań z tej dziedziny, powiedzmy, z wyższych poziomów. Słyszałem, że ona ma już kontakt jako tutaj pewien człowiek wcielony ze swoją duszą, tylko o tym nie wie, bo stąd narodziły się pewne pytania, jakby z głodu wiedzy duszy usłyszałem. Dobrze. Czy możemy się jakimś imieniem posługiwać w stosunku i do tego pierwszego, do tego mistrza, powiedzmy, przewodnika i do tego anioła ze skrzydłami, czy bezimiennie będziemy? Znaczy tam ta istota ciemna, jakby na ciemno ubrana w tym znaczeniu, tak, wyświetliła mi na tej skale taki napis. No. Myślę, my, a, sy, u, ry, i, masuri, nie wiem. Masuri. Nie wiem, czy to się czyta. Nie słyszałem, ale przyjmujemy. Ten anioł to jest Ariel natomiast. O, Ariel, witamy cię. Masuri, zapamiętajcie proszę, bo ja na pewno, i przepraszam go, bo ja w międzyczasie pewno parę razy zapomnę twojego imienia, bo już taki mam mózg, no ale trudno. Dobrze, no więc Masuri. Usłyszałem, że krzew w twoim mózgu nie komunikuje się ze sobą należycie, dlatego tak. Ale z tego, pobierałem tam. Dzisiaj ostatnią tabletkę, którą miałem za żywym. Czemu? Pytanie, czy jeszcze dalej tego zażywać? Masuri, jak tam uważasz? Ja usłyszałem od niego, przyjmij życie, jakim jest, nie wiem. Tak, nie wiem. Ja to tak, jest to niewygodne, ale ja to tam jakoś przyjmuję. Dobra. Najdorata pyta. Po co się urodziłam? Wyłóż się to dziewczynie, na ile ona może się dowiedzieć, czy zrozumieć, na czym to całe... Ja słyszałem telepatycznie o kontakty, z którymi istotami chodzi, bo to jakby jest złożone w tym znaczeniu, że z każdym jest coś innego do przerobienia. Czy chodzi o jakby... jakby nie o konotacje karmiczne, tylko o tą część swobodnego planu duszy, tak usłyszałem. Czyli to tak jakby jakoś jest, że ten plan duszy jest częściowo taki, powiedzmy, przymusowy, a częściowo taki własny, kreacjonistyczny, tak to rozumiem. Wydaje mi się, że obydwa te warianty trzeba będzie jakby poznać, przerobić, więc według waszego uznania zacznijcie od tego, co jest łatwiejsze do zrozumienia, a potem coraz... Ja usłyszałem tak, że jakby z tego w cudzysłowie przymusu, czyli z karmicznych jakichś tam treści nieopracowanych, że w tym życiu musiała się spotkać ze swoją mamą i mężem, tak. Natomiast dzieci przyszły z kolei jakby z ich woli i chęci. Tak jakby one, nie wiem, upatrzyły sobie, to może to tak głupio brzmi, nie? Ale... No, okej, okay. Nie mam nic przeciwko. Ja w ogóle widzę, że ten młodszy, bo on tu przez moment na tej półce skalnej był, on ma tutaj do kostek w nogach takie małe skrzydełka dopięte, nie wiem jak to rozumieć właśnie. Posłaniec bogów? No i ta istota przeglana na czarno i tak milczy trochę tajemniczo, więc nie wiem, no. No, dobrze, słuchamy dalej. Tu teraz widzę, że chodzi o tą drugą część, taką jakby swobodną, gdzie po prostu się chce dla chcenia, żeby tu przyjść. Daj mi rękę na głowę, bo to coś będzie mocne, mi to trochę umyka. A to zdanie, które jest trochę enigmatyczne, ale przyszłaś tutaj, bo nie wiem, tak jakby Dorota chodzi z jakichś innych rzeczywistości, czy z innych wymiarów, czy gęstości, gdzie materia jest prawdopodobnie inna, bo przyszłaś przypomnieć sobie,
że tej materii jakby głową nie przebijesz, lecz wiedzą ukształtujesz. No, takie zdanie usłyszałem. Tej materii tutaj, w tej ziemskiej właśnie. Mm-hmm. A dlaczego oni by miały chcieć sobie to przypomnieć? No, twoja świadomość tutaj, ta ziemska, jest nie ta, która podejmowała tą decyzję. Ta świadomość, która podejmowała ci twoje te wyższe aspekty, po prostu uznały, że dobrze będzie, jak się urodzisz tutaj na Ziemi, żeby poznać te bardzo. Ja słyszałem, że ona pochodzi z takiej cywilizacji jakby stosunkowo rozumowej czy logicznej, a tutaj na Ziemi teraz jest jakby poszerzenie tego doświadczenia o czynniki duchowe bardziej. No, no jakoś to chciałem mówić bardziej ten, ale... Poetycko? Nie, tak, że trafnie po prostu. Poczekaj się jeszcze, na tej istocie skupię. A ona mi po prostu pokazała, że o energię serca chodzi tu w kształtowaniu tej rzeczywistości właśnie. Że tamta cywilizacja, którą prezentuje, to tam jakby energia serca jest też logiczna, usłyszenie, jakkolwiek to jakoś oddać. Okej, okay. Ja to rozumiem. Dużo mi się teraz klaruje, dlaczego mam takie podejście. A jak się ta cywilizacja nazywa? Aha, no dobrze. Też jestem ciekaw. Nie wiem, ta istota mi to opisowo powiedziała, że to są ludzie, którzy są nazywani biało-niebieskim płomieniem. Nie wiem, mi to pokazują takie istoty, to one są takie właśnie, ten kolor jest przejściowy między białym a niebieskim, nie wiem jak to nazwać. Tylko to tak jakby ta skóra była po części fluorescencyjna, bym powiedział, nie wiem jak to inaczej jeszcze ująć, taka nie świeci, ale może jakby emanuje, tak wiesz. A z jakiego rejonu kosmosu? Czy to ta rodzima jej planeta jest? Nie ma znaczenia, ale tak pytamy, tak tylko. Usłyszałem, siódma galaktyka od drogi mlecznej począwszy. Wiesz, dziewczyno, skąd jesteś? No, no, no bo ja wiem. Na wschód czy na zachód? Dobra, dzięki. Usłyszałem, że patrz w stronę strzelca, ale tam idź w kosmos, nie? Jeżeli jest to ustawienie. Usłyszałem jeszcze, że galaktyki względem siebie również się poruszają, w związku z tym za parę miliardów lat będzie to nieaktualne. W sensie te dane. Ale my jesteśmy wieczni. A czy tam jest materia, że ja tutaj przyszłam na... No, gęste świetle, jak wygląda ta materia rodzima? Czy mają ciała biologiczne tam, na tamtej planecie? Czy to jest takie... Mi się tu wyświetliło, że gdybyśmy użyli tej nomenklatury siedmiogęstościowej, no, to tam będzie 4,85 jako dla ciał fizycznych. One to są... To jest... Słyszałem, że to jest jakby prawie końcówka ewolucji ciał fizycznych w kosmosie. Aha. Że potem już jest tylko... Tylko duch. No. Świadomość. Okej. Okay. Ostatnia możliwość, żeby zaznać przyjemność. Usłyszałem też, że właśnie, nie wiem to teraz, czy to ta istota mówi, bo ja ciągle widzę kosmos, jednocześnie mam informację, że w tym życiu jakby macierzyństwo było dla ciebie bardzo zaskakującym doświadczeniem, że tam jest zupełnie inaczej, ale nie wiem, na czym to zaskoczenie polega, natomiast taki może unikalny, no nie wiem, w tym znaczeniu. Oni tam nie wiedzą, czy co tracą. A mam jeszcze jedno pytanie, trochę techniczne, czyli czy ja musiałam tam umrzeć, żeby tutaj się narodzić? Wątpię. Ale zobaczymy, co powiedzą. Ty może tam żyjesz, może tam jesteś nawet starsza. Tam. Zobaczymy. Musisz mi policzyć, bo jak gadacie, to mnie wytrąca, wiesz? Okej. Okay. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Usłyszałem takie zdanie, że w kosmosie masz kilka ubrań jednocześnie. To jest jakieś takie trochę przenośne. Żyjesz, nie, to jest tak, znane. Żyjesz na wielu miejscach naraz. To jakby twoja dusza, powiedzmy, to jest z grubsza takie powiedziane. Żyje w wielu miejscach, w różnych ciałach, w różnych gęstościach. To gdzie jest tak jakby moja baza? No tam, co powiedzieli. Tam, Tam, co powiedzieli. Wiem, że prawdziwą bazą jest czyste połączenie ze źródłem. A to już tam gdzieś w cholerę.
To już slogan. No. Okay. Czyli... Dobrze, okej, okay, dobra. Okay. Pytanie natury filozoficznej i takiej wiedzy, powiedzmy, z wyższego poziomu. W jakim stopniu nasze życie jest zdeterminowane przez świat zewnętrzny? Czy możemy w 100% kierować nasze... Czy możemy w 100% kierować nasze życie? A potem tylko jak z pytajnikiem? Te oczy odpowiedziały, a czy istnieje w ogóle świat zewnętrzny? Czy postrzegasz go przez granice swojego ciała? O, to jest mocne pytanie. Ja mogę odpowiedzieć. Możesz. Dobrze. Ja się bardzo zgadzam z tą teorią lustra, że to świat zewnętrzny jest odzwierciedleniem tego, co my mamy w środku. Ale ja nie czuję, żebym ja wszystko było moją kreacją w świecie zewnętrznym. Dlaczego to jest może już dalsze? To jest proste, żebyś zobaczyła w lustrze coś innego, musisz się sama zmienić najpierw. Usłyszałem, że to te ograniczenia materii, które tutaj zapomniałaś poznać wchodząc tu, bo to jest właśnie taka rzeczywistość, to jakby dzięki temu, że tu jest istniejąc w takich ciałach, w jakich istniejemy, nie ma tutaj pełnej suwerenności i pełnej wolnej woli, w związku z tym ta konfrontacja z materią też jest taka niecodzienna dla istot z kosmosu, no ale to z tej racji, że usłyszałem, że żyjemy w oceanie interakcji i nie ma możliwości stuprocentowej kreacji. Tutaj, w tej rzeczywistości. Na tej gęstości nie ma stuprocentowej możliwości kreacji swojego życia. Czyli procentowo jak kreujemy swoje życie? Jaki mamy wpływ? No to chyba nie jest określone sztucznie i ściśle. Usłyszałem, że paradoksalnie największy wpływ na tą rzeczywistość tutaj, w której nasze ciała funkcjonują, największy wpływ mają rzeczy, które są w nas i o nich nie wiemy. Właśnie. Dlaczego o nich nie wiemy? Usłyszałem, że w tym świecie materii, w którym żyjemy, też tu jest odniesienie do słów Chrystusa z ostatniej sesji, ta istota przypomina, który powiedział, że od bardzo długiego czasu na Ziemi jedyną jakby praktycznie trudną do uleczenia chorobą, która się rozprzestrzenia, jest trauma. I właśnie wskutek traumy te rzeczy powodują jak gdyby na pewnych poziomach istoty takie rozwarstwienia i mogą potem w te podszewki wejść i się schować. Także istota o nich nie wie. To mi tak teraz jest wizualnie pokazane, to bardziej muszę interpretować niż słyszę. I właśnie te rzeczy, o których nie wiemy, to są przykładowo lęki lub pragnienia na bazie lęków. Ogólnie tak jak gdyby to są właśnie jednak nie myśli, a emocje, czyli jeszcze głębiej. Czy to jest rzeczywistość, w której mamy właśnie możliwość doświadczenia tych emocji i one często schodzą do podziemia. Schodzą do magazynu, jakim jest jaka nasza podświadomość. I słyszałem, że jak nie ma sprawnie zarządzającego magazyniera, to po prostu się tam robi bałagan. A podświadomość tak naprawdę jest tylko przestrzenią, jest potencjałem, w którym można też włożyć rzeczy, które będą pozytywne i rozwojowe, tylko że właśnie niewiedza na ten temat powoduje, że jest jak jest. I wiedza wyzwala. Tak właśnie dzisiaj było powiedziane, że wiedza głową się tej materii nie przebija, ale wiedzą można ją modelować. Tak samo można te poziomy swojej własnej istoty modelować tutaj, które istnieją w tej materii. Mam pytanie, bo to, czyli jak możemy najłatwiej, najprościej, najszybciej znaleźć w swojej podświadomości ten lęk, który nam determinuje rzeczywistość i go uzdrowić? Usłyszałem, że można go znaleźć stosunkowo łatwo, a mianowicie poprzez nieco zdystansowaną obserwację swoich myśli i wyłapywania pewnych toków myślowych, które się non-stop powtarzają. Że tam bardzo często u podstaw właśnie tego
leży pewne przekonanie, a pod przekonaniem siedzi właśnie emocja. Nie zawsze to musi być od razu lęk, to może być warstwa innej emocji, a kod nią, do jakiego się znajduje, lęk. Ale z reguły dość szybko się go udaje namierzyć na podstawie właśnie obserwacji swoich własnych myśli. Ewentualnie, bo słyszałem, to też dla Ciebie byłoby ciekawe doświadczenie, można próbować psychosomatycznie namierzać te lęki, czyli bardzo uważnie obserwując reakcje swojego ciała w pewnych kontekstach sytuacyjnych lub przy, no, czy też przy pewnych myślach, znowu równolegle patrząc, czy coś gdzieś w ciele się nie dzieje. Potem bardzo uważnie w takim stanie kontemplacji, wchodząc na przykład w to spięcie, czy w skurcz, czy tam jakieś rozpalenia piekące w danym miejscu ciała, mamy możliwość uzyskania informacji, co za emocja tam siedzi, czy nawet jest możliwość dostępu do wydarzenia, kiedy ona się tam zapisała w nas. Że to wymaga praktyki też właśnie to, o czym mówią, ale jest to wykonalne. Bardzo uważna praca z ciałem lub tylko praca na poziomie mentalu, czyli samolokalizowanie myśli. Dobrze. I teraz... I trzecią, ostatnią rzeczą, którą ta istota tutaj proponuje, jest obserwacja swoich zachowań, a zwłaszcza zachowań, które są automatyczne i mechaniczne, jak gdyby w kontekście określonych, takich samych lub bardzo podobnych do siebie sytuacji. Przykładowo tutaj mi się wyświetliło, to oczywiście ten ma też wydźwięk żartobliwy, ale na przykład łapanie się za guzik w pewnych okolicznościach, prawda, to w kwestii jakby zawodowej, ale natomiast to jest odniesienie do całego naszego życia, prawda, czyli usłyszymy coś i od razu nas na przykład przechodzą ciarki czy inne rzeczy, że chodzi o te automatyczne reakcje. Też za ich pomocą można jakby znaleźć ten głaz, tą klapę i zejść po drabinie w dół do siebie samego, usłyszałem. My to chyba wszystko będziemy musieli opublikować, bo to są bardzo fajne rzeczy, pomocne wszystkim. Ja usłyszałem, że my sami sobie dajemy tak naprawdę informacje, gdzie trzeba zajrzeć. A ja teraz jeszcze proszę informacje, jak to uzdrowić, jak już mamy to, ten, co nas determinuje, jak to puścić. Usłyszałem, że w prawie, tu mi się nawet 80% wyświetliło, że w ponad 80% sam fakt dostrzeżenia tej jakby traumatycznej cząstki w nas, która siedzi, powoduje, że czuje się ona zauważona i nie musi się w ogóle domagać już jakby więcej naszego uznania i jakby się staje nieaktywna, rozpuszcza się po prostu w naszym polu jako istoty, że tak naprawdę właśnie te myśli, emocje czy nasze zachowania to są cząstki nas samych, które nas pakują w dziwne sytuacje tylko po to, żebyśmy je po prostu dostrzegli. To jest prawie 80% przypadków. Natomiast w przypadkach bardziej złożonych, gdzie kilka warstw traumy się nałożyło, bądź zwłaszcza z poprzednich żyć, no to są wymagane dodatkowe metody pracy kwantowej, bądź metody pracy z sercem. To tak jakby jest dużo możliwości. Te metody trzeba dobierać właśnie nawet nie tyle przez pryzmat jakby rodzaju inteligencji czy osobowości, lecz na zasadzie takiej jakby... Daj mi rękę na głowę, bo mi słowa uciekają, kurczę. Chodzi o taką głębszą zgodność, jeszcze wykraczającą w ogóle poza tutaj ten fizyczny poziom istnienia, w sensie ciała. Nie wiem, jak to jeszcze inaczej nazwać. To chodzi o tę dobrą metodę, nie? Czym się kierować. Taki głęboki rodzaj odczucia, ale brakuje mi słów na ten moment. Usłyszałem, że w tych wypadkach właśnie takich, gdzie ciężko jest to namierzyć, bo jest to bardzo stare czy złożone, jest też możliwość skutecznej ingerencji osób trzecich po prostu za pomocą różnych metod. I to tak jakby te cząstki, które nie wymagają koniecznie uświadomienia ich sobie i dostrzeżenia, można zrobić zdalnie czy za pomocą innych osób. Natomiast pewne tematy musimy sami rozpoznać w życiu i tego jakby nic za nas nie jest w stanie ruszyć, usłyszałem. Pewne
ci to będzie musiało wystarczyć na ten moment. Wyjaśnienie. Usłyszałem, że jeszcze z tym uzdrawianiem jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest w ogóle niezłe, bo z tego, co tutaj mi te oczy pokazują, to te tematy, jakby, które są do uzdrowienia, są w pewnym sensie skorelowane z planem duszy. To znaczy na tej zasadzie ja widzę tutaj, że to mi zostało pokazane w ten sposób, że niektóre osoby umieją bardzo dobrze pracować właśnie z sercem, z ciałem, inne z mentalem, z wizualizacją, z afirmacją i tak dalej. I że te cząstki z reguły, te skrzywdzone, jakby traumatyczne cząstki w nas jako w istocie, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale tutaj jest pokazane, jakby domagają się czy proszą o dotarcie do nich metodą, która jakby na dany moment nie jest nam bliska. Czyli przykładowo ktoś ma powiedzmy zblokowaną energię serca i nie za bardzo na nią pracować, to właśnie poprzez tą energię serca, ucząc się jej i ogarniając ją, może uzdrowić te cząstki. Na przykład ciężko to będzie zrobić mentalnie, z kolei ktoś jest takim sercowcem energetycznym, usłyszałem, i nie umie pracować tak jakby kreacyjnie w umyśle, to te cząstki w nim same będą najczęściej się domagać uzdrowienia poprzez właśnie metody pracy takie czysto umysłowe z kolei, że to jest na zasadzie takich przeciwieństw, że to jest bardzo ciekawe. I, bo to jest jakby, nie, to, bo to jest naszym nauczycielem po prostu w tym znaczeniu, właśnie o to chodzi. Czyli w moim przypadku pewnie będzie to serce? Usłyszałem komentarz tych oczu, kurczę, jeszcze się pyta. Dobrze. A teraz... To tylko kobieta. To już... A teraz... A jakieś konkrety bym mogła? Bo co to znaczy serce? Dobra, teraz robię to na umysł, wiem, ale... Jakieś naprowadzenie chociaż. Sądzę, że... Ta cię zapytała, czy jesteś w stanie odczuwać przepływ energii serca? Poczytaj w internecie na ten temat i próbuj. No, czy czekaj, bo ta oczy dalej chcą gadać, tylko tu jest takie pytanie. Dobrze, jak odczuwam radość i to płynie z serca. To płynie z serca radość. Na pewno. Usłyszałem, że tak, że to jest beztroska istnienia. Więc to umiem odczuwać i to rozpoznanie i to jest łatwe. Usłyszałem, że jak masz temat, powiedzmy w pewien sposób, chociaż uświadomiony, który chcesz przepracować, lub idziesz na ślepo z latarką, bo w siebie usłyszałem, to co zauważyłaś jest bardzo ważne i esencjonalne, skoro mówimy o uzdrawianiu pewnego rodzaju traumy, no czy tam wspomnienia, powiedzmy jednak, no natury takiej traumatycznej, to na tą wyprawę właśnie udawaj się z ciekawością i radością. Wywołanie w sobie pewnego stanu i potem udawanie się z nim wraz w głąb siebie, czy to właśnie w to spięte miejsce w ciele, czy nawet do tej naszej myśli, która nas nurtuje, jest już początkiem tej pracy. Nawet jak masz myśl w głowie, że mój mąż nie akceptuje moich poglądów, wyśmiewa się z nich, czy zmusza do czegoś, zaobserwuj swój wewnętrzny stan, który ci na dany moment towarzyszy i spróbuj namierzyć, bądź chociaż nazwać emocję, która się w tym momencie manifestuje w twoim ciele, bądź nawet wypływa na poziom twojego umysłu, czy to jest smutek, nostalgia, czy przygnębienie. Uświadom sobie już precyzyjnie, co to jest i pobądź sam na sam z tym, z tą emocją, ale nie dając się jej owładnąć i nie pozwalając, żeby szalała formę myśli w twoim umyśle, lecz podejść do niej właśnie z tą głęboką radością, o której przed chwilką była mowa. Tak jak gdyby pojednaj się z tą smutną emocją najbardziej jak tylko możesz, co nie znaczy, że się masz z nią utożsamić i stać się cała przygnębiona, tylko po prostu jakby doceń ją i przytul do tej energii serca, która akceptuje absolutnie wszystko, co istnieje.
Świta? Nie wiem, więcej nie słyszę. Świta? Okej. No, to dobrze, świta. Dlatego ta nauka jest właśnie taka trudna tutaj dla ludzi w uzdrawianiu siebie, ponieważ te cząsteczki domagają się czegoś innego niż to, co dotychczas nam jest, powiedzmy, znane czy typowe, czy umiemy pracować. Ale najważniejsze jeszcze te oczy dopowiedziały to, żeby się właśnie nie wypierać niczego w sobie, choćby to było najbardziej paskudne z punktu widzenia umysłu logicznego, że serce nie zna tego rozgraniczenia. Te oczy dopowiadają, spójrzmy na zwierzęta, na bliskie nam zwierzęta. One wiedzą więcej o nas niż my sami, o tych naszych lękach, nawet o różnych uczynkach, a mimo to energia ich serca jest tak potężna, że na to wszystko przyjmuje i bezgranicznie akceptuje. No to chyba koniec na to pytanie, bo teraz scena jakby się zmieniła, widzę. Pytanie. Dlaczego ludzie mają podświadomość? Czy inne istoty też są tak stworzone? Usłyszałem, że nie wszystkie istoty w kosmosie są tak stworzone, że te trzy aspekty istnienia są tak naprawdę trzema odseparowanymi od siebie przestrzeniami umysłu, usłyszałem. Można by to nazwać inaczej umysłem świadomym, nieświadomym i nadświadomym. Natomiast nie są one jak gdyby... warstwami samej istoty, z którymi należy ją utożsamiać, typu duch i dusza, mówią te oczy. Że to jest pewnego rodzaju przestrzeń lub inaczej narzędzie pracy, które uległo wskutek pewnych procesów kosmicznych i zaangażowania innych cywilizacji takiemu jakby rozłamowi i oddzieleniu. To po prostu służy doświadczeniu, usłyszałem. Są istoty, które mają tę przestrzeń scaloną. Cały czas są świadome absolutnie wszystkiego, co było, co jest i co będzie. I żyją w takim stanie. Natomiast dla pewnych cywilizacji humanoidalnych w kosmosie wygenerowany został taki model umysłu z kolei. A kto go wygenerował? Jest to model umysłu, który sam do końca nie jest w stanie siebie poznać. A kto go wygenerował? Kto go stworzył? Jak to jest geneza tego? Słyszałem, że genezą tego jest to, co my nazywamy upadkiem. Upadkiem Atlantydy bądź cywilizacji ludzkiej. Została dozwolona tutaj z wyższych pułapów kosmicznych ingerencja w nasze ciała. Tak jak gdyby ten umysł w pewnym sensie ma zakotwiczenie też w ciele, w jego potencjale, nie wiem, genetycznym, czy jak to nazwać. Czy o DNA tu chodzi, czy o coś podobnego. A czego nas to miało nauczyć, jeśli opatrzność dozwoliła takich eksperymentów, powiedzmy, na naszej świadomości, na naszym ciele? Czy to jest decyzja nasza, czy jakby zostaliśmy przymuszeni z wyższych wymiarów, a nawet wyższych od tych, którzy nam to zrobili już później mechanicznie? Usłyszałem, że gdyby im to nie zostało dozwolone, to by nie zaistniało. Nie zaistniało, dokładnie. Że to jest jakby... Daj mi rękę na głowę, to będzie jeszcze chyba mocno może. Usłyszałem, że to jest forma samopoznania siebie przez twórcę, który zasnął. Nie wiem, jakby tego tak usłyszał. Skutek tego podziału, tych naszych, tak, umysłów, ty zasnął. Nie wiem, jakby nic innego nie napływa. To rozumiecie to? Mniej więcej tak. Usłyszałem, że prawdziwe źródło nieustannie generuje nieskończone ilości scenariuszy i pomysłów na różne rodzaje rzeczywistości, a potem tak jak gdyby muszą się znaleźć wykonawcy tego po prostu. Co nie znaczy, że
źródło pragnie cierpienia, czy pragnie zła. Bo tak jakby realizacja tego i przełożenie tego na niższe formy właśnie gęstościowe już jest w rękach istot, które tam rezydują, usłyszałem. Ale one też wykonują te jakby wolę Boga. Źródła. Właśnie na tych niższych poziomach została jakby zostało dozwolone przekierowanie i zmodyfikowanie tej energii ze źródła i wręcz pozorne jej odcięcie do całych światów i istot. Tylko tutaj właśnie to słowo pozorne mi się tak bardzo jakby pogrubiło i wręcz zaczerwieniło, że tam jest jakiś jakby, nie że haczyk, tylko że w pewnym sensie jesteśmy w rzeczywistości widocznie, w której nam wydaje się, a jednak nie do końca tak jest, nie? Że nie ma tego odcięcia jednak w pełni. Bo to słowo jest cały czas zaznaczone, tak? Ja nie mam problemu z tego, ze zrozumieniem tych mechanizmów, a ty? Ja mam problem, można powiedzieć, z tym, że ja nie, jakoś nie mogę się zgodzić na to, że że my nie mamy do końca wyboru, tylko jesteśmy trochę przymuszani, żeby tu być. To tylko z poziomu, tak ci się wydaje, z poziomu tej świadomości ludzkiej. A twoje wyższe aspekty, przebywające na wyższych poziomach, one tam doskonale rozumieją te mechanizmy. A posłuchamy, co on tam powie. Na razie się tylko wizja zmienia, takie światło się robi i nic nie słychać na ten moment. Tam jeszcze na chwilkę rękę na głowę, bo coś zaczyna docierać. Dziwna odpowiedź przyszła, że przymus jest jedynie definicją umysłu człowieka. Mhm. Dokładnie powiedział to, co ja powiedziałem. No dobrze, ale jeżeli na moim przykładzie ja tu zeszłam, bo miałam swoją wolę i chciałam coś i miałam te konotacje karmiczne, czyli byłam trochę przymuszona, czyli dobra, nie mogłam powiedzieć, że ja nie chcę już. Usłyszałem, że wygenerowana energia, która jest niezrozumiana, wraca często w innej formie, dlatego nie umiem jej rozpoznać. Nie wiem dokładnie, o co to chodzi. Tam na początku było mówione coś, że to były tak jakby dwie warstwy tego planu na wcielenie, że jedna jest ta niby ta karmiczna, a druga jest ta z wyższych poziomów. Ale czy teoretycznie dusza, tak, może się nie zgodzić i odmówić wcielenia? A to jest ciekawe pytanie, bo ja to niby tam przed tym mówiłem, ale chętnie posłucham, co on powie. Usłyszałem, że nie w rzeczywistości, w której jesteśmy, że w niektórych rejonach kosmosu jest to możliwe, ale nie tutaj. Chodzi o Ziemię? Mhm. Nie tylko, tu chodzi o kilka układów słonecznych w naszej okolicy, mniej większą część kosmosu. I po co ci to było? Po co to przyszła tu na tą Ziemię? To jest takie zaplecze doświadczalne, usłyszałem. Tak, już cię zmusili. Jest. Usłyszałem, że właśnie na przykładzie męża w jednym z innych żyć miałaś mu pomóc i się nie udało. Jakby na to życie przyszłaś mu pomóc, tylko w inny sposób niż wtedy, ponieważ jest inna sytuacja. Ale na poziomie ciała i umysłu to się wydaje czasem męczące czy przymuszone. Za dwa lata będzie inny chłop. Czy ty? Okej. Te oczy mówią, że tak naprawdę każdy z nas jako istota kilka pięter wyżej już zakończył swoje życie, a jedynie tu dla naszego ciała ten czas biegnie linearnie i zdumiewamy się, widząc to, co do nas nadchodzi. To jest w ogóle jakieś mocne. Ale co to znaczy, że zakończył na wyższym poziomie, zakończył już swoje życie? To znaczy już że nie, jest bliżej źródła, po prostu jest mądrzejszy. Ale w sensie, że tak jakby istniejąc tu w ciałach, już zakończyliśmy życie w ciałach, zrozumiałem, to tak można skontować. Okay. Znamy jakby finalne już wyniki, ale tam całkiem wysoko, nie?
nasze wyższe aspekty wiedzą, dlaczego tutaj się tak dzieje. Dużo wyższe, dużo. To są aspekty ponadduszewne, słyszę, to no, nie jest dusza. No, no oczywiście, że tak. Już te bliskie źródła. Usłyszałem, że dusza jest jak małe dziecko, które chce po prostu beztrosko doświadczać i czasami się pakuje w tarapaty. Ponieważ ona nie ma silnej logiki jako dusza, usłyszałem. To zadam od razu pytanie, które też było na kartce, a skąd się biorą dusze? Jak one się rodzą? Aha, no słucham. Usłyszałem, że Stwórca, gdy wyemanował, jak nie było nic, jak to nazywa nasza nauka, jedynie po prostu był, popragnął być. Ale w momencie, gdy zapragnął doświadczać sam siebie, czyli się pojawiło jego pragnienie, na początku tylko się stał, a potem miał pragnienie. Gdy się pojawiło pragnienie, to wskutek pragnienia powstały istoty, które możemy nazwać zbiorowymi duszami, a następnie wyodrębniły się w duszę. Czyli stały się jego jak gdyby naczyniem dla doświadczania, mówiąc tak nieco laboratoryjnie, usłyszałem. Czyli jego potrzeba samodoświadczania siebie wygenerowała rodziny dusz i duszę później. To już jakby duszę uzyskując pewnego rodzaju suwerenność i jakby odpowiedni stopień zawieszczenia materii w nadduszy zaczęły się od niej oddzielać i schodzić jako samodzielni wędrowcy już w coraz niższe z punktu widzenia źródła światy. Mhm. I czy ten proces cały czas trwa? Cały czas powstają nowe dusze? Usłyszałem, że proces powstawania tego, co teraz w naszej rozmowie określamy ciągle duszą, jest bardzo spowolniony w tym wszechświecie i ulega powoli zatrzymaniu. Bowiem ta energia tworząca te rodziny zostaje przerzucona do jakiegoś nowego wszechświata, który jest w akcie tworzenia, usłyszałem. Bowiem jest kilka równoległych egzystencji całych wszechświatów. Każdy kolejny tworzy się na bazie doświadczeń i na indywidualnym, niepoznanym przez kogokolwiek pragnieniu źródła. Także jakby ten proces kreacji dusz zostaje powoli wygaszany, można powiedzieć dokładnie. No. My jako istoty też powołujemy do życia całe armię istot, natomiast nie są one duszami. Nawet nasze myśli są pewnego rodzaju istotami, które wiodą swoją egzystencję na przeznaczonych dla nich poziomach energetycznych. Ale czy to są czasowe tylko te wygenerowane przez nas, czy to są już wieczne? Nie sądzę oczywiście, ale tak zapytałem, żeby to... Wieczne by były, gdyby nikt ich nie zauważył i nie przetworzył, ale jest małe prawdopodobieństwo tego. Mhm. Mogą być czyjeś myśli bardzo silnie zapisane, na przykład w ścianie jakiegoś budynku lub w jakimś przedmiocie. Tu zależy wszystko od ilości energii, która została zainwestowana w stworzenie tej struktury myślowej. Usłyszałem, że uczucia są już w ogóle wszechpotężną energią kreacji. Niektóre istoty są pozbawione kreacji za pomocą energii uczuć, ponieważ nie posiadają uczuć właśnie takich... Widule. Nie posiadają uczuć takich, które by mogły je jakby opanować, lecz te uczucia, a raczej ich pewne takie odpowiedniki powstają w sposób logiczny, usłyszałem, jakby w formie logicznego pragnienia. Nie są pragnieniem, które ich szarpie gdzieś tam z wnętrza, tylko jest takim pragnieniem wykoncypowanym, usłyszałem. Tak, wymyślonym, że tak powiem. I dlatego też właśnie tutaj mi zostało pokazane, że przykładowo są potężne, najpotężniejsze zbiorowe twory wytworzone na Ziemi, to są religie. W sensie nie dusze, ale jakby zbiorowiska przekonań. I naszej własnej energii, tak, egregory to są. I one są potężne i dlatego istoty, które są słabe, istoty w sensie dusze, mogą zostać zdominowane przez te potężne byty, które tak jak gdyby hierarchicznie patrząc w strukturze wszechświata pochodzą z dużo niższych poziomów niż ta dusza, ale obrosły w taką potęgę i moc, że ciężko jest się z nich odłączyć. Ten proces odłączania jest czasami długotrwały, bolesny lub niemożliwy. A dla istoty o odpowiedniej sile jest szybki i bezbolesny.
podejrzewam, bo ten twój mąż, tak jak gdyby wszechświat funkcjonuje na tej zasadzie, że w nim ta ilość energii jest zawsze ta sama. Tak naprawdę ona jest zawsze nieskończona. My sami siebie z tych wyższych poziomów możemy tutaj zasilać energią, która się nigdy nie kończy. I stąd też jak gdyby w nieskończoność możemy pakować energię w dany światopogląd, punkt widzenia, czy daną religię. I tu jakby na poziomie konfrontacji naszego ciała ludzkiego i duszy, która w nim jest zamknięta i śpi, jest nieświadoma, to staje się ona niewolnikiem tej wielkiej bryły energetycznej, która została wygenerowana przez zbiorowość dusz. I jakby ta zbiorowość dusz, nadając jej tak dużą energię, sprawiła w pewnym momencie, że nie dość, że ta struktura zdominowała je, to ona dalej pragnie żyć i zrobi wszystko, ażeby nie przestać istnieć, bo przestać istnieć tak potężna struktura może tylko wtedy, gdy przestanie być zasilana. Mniejsze struktury energetyczne typu lęki pojedynczych osób, które gdzieś funkcjonują właśnie w jakichś budynkach czy przestrzeniach, można przetworzyć. Inna istota przyjdzie świadoma w ciele i je przetworzy, uzdrowi. Jakby przemieni w pierwotną energię stwórczą bądź życiodajną, która tu wypełnia naszą planetę, dzięki której żyjemy. Ale tak potężne struktury nie mogą w ten sposób zostać przetworzone, bowiem są nieustannie zasilane. No. A jeszcze dotknę tego. Głośno. Od czego zależy siła duszy? Bo są dusze słabe i mocne. Powiedziałeś to. Też ciekawe pytanie. Duszy mówią, że to jest dość złożone i spróbują odpowiedzieć tak, ażebyśmy to zrozumieli na kilku płaszczyznach. Pierwszą rzeczą tutaj, która jest ważna i to jest nawiązanie do wypowiedzi, która dzisiaj była, jest tutaj pozorne odcięcie od energii Stwórcy. Ono się staje realne w momencie, gdy dusza zapomni, że miała to połączenie. Innymi słowy, tu chodzi o pewnego rodzaju świadomość i wiedzę. Dusza, która za bardzo da się zakuć w to ciało i we wpojone weń poglądy, krótko mówiąc, jest stwórcą śpiącym w nim, to co zostało dzisiaj powiedziane, staje się pewnego rodzaju statkiem na oceanie, który jest dany na łaskę wiatru. Dopiero w momencie uzyskania odpowiedniego poznania, jej połączenie, które nigdy nie zostało przerwane, ale ona o nim zapomniała, zaczyna się znowu aktywować. Inną rzeczą bardzo ważną jest moment urodzenia się i tak jak gdyby odpowiednie przygotowanie się energetyczne duszy przed zejściem tutaj. Usłyszałem, że wchodząc w dane życie potrzeba odpowiednią ilość energii uzyskać dla tworzących się tam bądź istniejących ciał subtelnych, ponieważ niektóre z nich zostają wytworzone na potrzeby danego wcielenia, a inne są przenoszone z życia na życie. Tu chodzi o tą budowę nas, że składamy się z tych 7 ciał, które dają jak gdyby inne możliwości poznawcze we wszechświecie. I tam może zostać, w zależności od tego, w jakim rejonie kosmosu dusza się przygotowuje do zejścia w dane miejsce, może na przykład powstać deficyt energii, bo w cudzysłowie zapomni ona się naładować. Przez co tej energii tutaj będzie bardzo często mało już w ciele fizycznym. Kolejną rzeczą jest to, że sami sobie zabieramy energię, choć mamy jej dużo. Też takich przypadków jest mnóstwo. To się dzieje za pomocą myśli czy emocji. Ta energia ciągle płynąc przez nas nie jest w nas ulokowywana w naszych ciałach fizycznych i w umysłach, lecz jest jej nieustanny wypływ. Albo właśnie w takie zbiorowe formy religijne, albo w nasze własne wewnętrzne rzeczy, naszego wewnętrznego świata. I w momencie, gdy się zaczynają stawać już bardzo silne, to zaczynają nas wtedy one dręczyć i pozyskują jeszcze więcej i więcej energii. I tak naprawdę może się tak dziać aż do śmierci, jeśli ciała fizycznego, jeśli istota nie uzyska odpowiedniej świadomości, co się z nią dzieje. Oczywiście te sytuacje wymienione, jak i jeszcze inne, które nie zostały omówione, zawsze manifestują się na poziomie naszego ciała fizycznego i umiejętne ich odczytanie, czyli innymi słowy,
medycyna, która dopiero nas czeka, nie ta, która jest obecnie, będą bardzo łatwo mogły pomóc w zidentyfikowaniu, a potem jakby już w uzdrowieniu tych problemów na wyższych poziomach istoty. Bowiem ta diagnoza, która ma miejsce tutaj, taka czysto wycinkowa, nie jest w stanie do tego dojść. Oczywiście dla naszych ciał tutaj też istnieje pewien czynnik losowości, który jest jednak nieznaczny, usłyszałem. W sensie wydarzeń, że coś się dzieje. I za chwilę będziesz taka mądra, że aż cię łeb pęknie. Uważaj. Dziękujemy za to. Oczy mówią, że nie ma najmniejszego problemu, ponieważ istnieją w bezczasowości, więc to, co tutaj nas goni jako czas, to nie gra żadnej roli dla nich. Dla nich na pewno, dla naszych ciał to tam różnie było, ale to tak, tam uwaga. Ale rozciągłość czasowa, która tutaj jest, jest bardzo unikalnym i cennym doświadczeniem w kosmosie, które jest stosunkowo młodym i nowym sposobem doświadczania. W większości bowiem gęstości i wymiarów z naszego punktu widzenia czysto ludzkiego czas nie istnieje, można by powiedzieć, lub jest niemalże nieskończony, jak na przykład długość życia w ciele istoty, co może żyć 15 tysięcy lat lub więcej, to dla nas się wydaje bardzo, bardzo długo, ale ona doświadcza na zupełnie innych zasadach i nie patrzy naszym punktem widzenia. Natomiast ta nasza rozciągłość jest, w przypadku, gdy są traumatyczne doświadczenia, jest bardzo bolesna, ale w przypadku radosnych doświadczeń jest niezwykle wartościowym doznaniem. Okej. Bowiem wskutek tej rozciągłości mamy możliwość lepszej nauki i lepszego przyjrzenia się danemu doświadczeniu. Jeśli przyglądamy się ze świadomością oczywiście, bo jeśli przyglądamy bez świadomości, to zaczyna nas przewlekle męczyć i to rozciągnięcie czasowe staje się udręką. Natomiast ogólnie ta rozciągłość umożliwia lepsze zrozumienie, jeśli istota jest nastawiona na zrozumienie. Jeśli jest nastawiona na cierpienie, no to się będzie tylko dłużej męczyć wtedy. Ale każda sytuacja może w dowolnym momencie zostać uzdrowiona, mówią te oczy. Ta rozciągłość czasowa wynika z pewnego rodzaju dualistycznej polaryzacji rzeczywistości, w której jesteśmy. Tu jest następne pytanie, ale na to chyba zostało już przy okazji powiedziane, bo pytanie brzmi, jaką świadomość ma dusza, jak się rodzą dusze, to już jest odpowiedziane. A teraz jest pytanie o gęstości. Jeśli my ludzie żyjemy na trzeciej gęstości, z mojej strony dopowiem, że i na czwartej, to jak wygląda życie na pierwszym i drugim stopniu, na tych podstawowych gęstościach, nie podstawowych, tylko pierwotnych gęstościach? Jak to tam opiszę? Usłyszałem, że są to kolektywne pola, które mimo, że istnieją w tej samej rzeczywistości co my, to nie są one jak gdyby, tak zabrzmiało zabawnie, w trybie doświadczania separacji, czyli one nie odczuwają tej separacji i oddzielenia, które my tu odczuwamy, i tego podziału na świat wewnętrzny i świat zewnętrzny. Są one nieustannie jednością i są w komunikacji ze sobą. Raczej powiedziały, że zdumielibyśmy się, gdybyśmy sobie uświadomili, jaka jest komunikacja na poziomie minerałów i związków mineralnych, że to jest bardzo niezwykłe i fascynujące, ale tak jak gdyby nasze umysły na razie nie są w stanie do tego w większości właśnie u ludzi dorosnąć, żeby się móc z tą wiedzą nie tyle skonfrontować, ale nawet ją przeżyć. Bo istota o odpowiednim poziomie świadomości jest w stanie chwilowo, będąc w ciele człowieka, wejść w ten świat związków mineralnych i doświadczyć w sposób, w jaki one doświadczają. Doświadczyć jedności na przykład atomów złota, bądź atomów srebra, bądź innych składników w skorupie ziemskiej. Lub można doświadczyć na przykład istnienia związku chemicznym, jakim jest woda przykładowo. To są jakby pierwsze materialne formy tego, co my nazywamy kosmiczną zupą, usłyszałem. W sensie te niskie gęstości całkiem, tak. Pierwszą właściwie. Jest pierwszą materialną, taką mocno materialną manifestacją zbiorowej świadomości.
Ale to kosmiczna zupa to jest w odniesieniu do jakby tego wielkiego wybuchu zaraz po czym? O, to jest wielkie uproszczenie. Czy to już jest po prostu materia? Posłuchamy, co on tam powie, ale rajscy to tam dość dobrze wszystko opisali. Daj mi rękę na głowę, bo to wymaga zwiększenia przepustowości. A najlepiej jeszcze policz tam, nie wiem, do... Do 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I twoje wibracje wzrosły. Usłyszałem, że z cząsteczkami we wszechświecie jest pewna zabawna sytuacja, która stanowi problem dla naszych naukowców, choć o nim się oficjalnie ciągle nie wspomina. Bowiem udało się stwierdzić już, że są rejony wszechświata, w których z naszego duchowego punktu widzenia możemy powiedzieć, nie istnieje dualizm, ale z punktu widzenia nauki cząsteczki zachowują się w nietypowy sposób, bowiem nie ma takich zjawisk jak przyciągania czy odpychania wskutek tego, że nie ma polaryzacji, których my tutaj doświadczamy. O czym mówią, że ta część i ten wszechświat, który znamy, ten dualistyczny tutaj, istnieje właśnie na zasadzie podobnych i przeciwnych cząsteczek. I na tej podstawie na przykład można stwierdzić, że Słońce ma inną polaryzację niż wszystkie planety, dlatego układ Słońca i planet jest utrzymywany w pewnej w miarę stałej relacji, pomijając jakieś czynniki losowe, które się mogą zadziać. Tak samo cząsteczki w związkach chemicznych też są w pewnych stałych relacjach, przez co nadają takie, a nie inne właściwości związkom chemicznym, ale są rzeczywistości i światy, w których też jest tak, jak my możemy powiedzieć, z naszego punktu widzenia materia, jednakże zachowania cząsteczek są tam zupełnie inne. To są dla osobliwości. Natomiast ta polaryzacja, która jest tutaj, umożliwia specyficzny przepływ energii elektrycznej i to właśnie energia elektryczna w tej rzeczywistości dualnej jest jakby przejawem Boga, jest życiem, można powiedzieć. Organizm, który umarł, nie ma już energii elektrycznej i nie ma polaryzacji. Tak samo jedzenie. Pokarmy, które są martwe, na przykład jak takie z mikrofalówki, gdyby wpiąć w nie elektrody, na żadnym paśmie nie uzyskamy tam aktywności elektrycznej, ponieważ już umarły. Więc jedzenie ich jest pozbawione absolutnie sensu, mówią te oczy. Dlatego też w tej rzeczywistości dualistycznej, w której istniejemy, wytworzono pojęcie antymaterii, które na ten moment nie jest do końca trafne, ale jest słusznym domysłem, usłyszałem. Nie wiem, to oczy jakby tak czekają na pytanie jeszcze, jakieś poszerzające, czy... Masz dodatkowe pytanie? Na tym pytanie. Nie, ale mam pytanie do oczów. Kim one są? Z kim one są? Dobre pytanie. Jakiś... Usłyszałem, że jestem z biblioteki, ale nie wiem, co to znaczy. To o czym powiedziałem? Naukowiec. Nie w tym sensie. Bardziej jakieś takie biblioteki w przestrzeni w tym sensie. Jest po prostu, jak można to nazwać, skarbnica wiedzy. I to jest niby ta biblioteka. I to jest to jakby te oczy, mataliza, obraz właśnie tej wiedzy. Jest, usłyszałem, jestem wyodrębnioną częścią wszechogarniającej biblioteki, że wszystko jest biblioteką tak naprawdę, co istnieje. No tak specyficznie się przedstawiam. No. Pytanie, od czego zależy, na której gęstości znajduje się dane istnienie? Czy to kwestia wyboru, czy na przykład istoty z czwartego poziomu mogą swobodnie przejść na siódmy poziom? Usłyszałem, że z czwartego poziomu można przejść na siódmy, tracąc swoje struktury jako istoty, które istniały na poziomie czwartym, piątym, szóstym. Tak jak gdyby... To też jest ciekawe, bo właśnie tutaj taką wizualizację widzę, że ta energia źródła z
schodząc z tych wyższych poziomów na niższe, doszła do momentu właśnie wytworzenia tej, jak można powiedzieć, właśnie tych zupy tych cząsteczek i dała początek znowu ewolucji, wspinamy się w głowę, ale życia biologicznego, co nie jest tożsame właśnie z tą hierarchią duchową. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że minerały nie są nic mniej rozwinięte od nas po prostu. Taką uwagę usłyszałem. I powtórz, bo... Że minerały nie są nic mniej rozwinięte od nas. No w sensie tylko, że w swojej... Tylko w swojej fizyczności mają inny rodzaj doświadczenia. Że to tylko nasz osąd właśnie tak klasyfikuje. Ale powiedzmy, jak... Czy przeskakując z czwartego poziomu na siódmy poziom, istota nie traci po prostu okazji do głębszego poznania rzeczywistości, czy przeskakując na siódmy, od razu wszystko tak jakby przeżyła te pośrednie stopnie, poziomy? Usłyszałem, że ma dostęp do wszelkiej informacji o wszelkich zaistniałych przeżyciach, jednakże jest to coś nieco innego od osobistego przeżycia w materii. Czyli w pewnym sensie jest to teoria czy domysł duchowy, usłyszałem. Aha. Niby jest wiedza na ten temat, ale nie ma już tych komórek nerwowych dających doświadczenie czy światopoglądu, który modeluje nasze postrzeganie świata. To już jest jednak troszkę inna wiedza. Okej. Następne pytanie. Jaką rolę pełnią zwierzęta na Ziemi? Jaka jest ich świadomość? Jaką rolę dla nas pełnią koty i inne zwierzęta domowe? Słyszałem, że zwierzęta ogólnie zostały stworzone dla radości samej Ziemi jako istoty. Taka pierwsza odpowiedź przyszła od tych oczu. A jakie znaczenie dla nas Ziemian, ludzi, ma istnienie tego świata, powiedzmy, przyrody, łącznie z flory i fauny? Odpowiedź jest zaskakująca, że mają takie znaczenie, jakie im nadamy. Dla jednych mogą być tylko pożywieniem i niczym więcej. Dla innych mogą być empatycznymi i również czującymi istotami. Takie postrzeganie będą miały osoby, które mają bardzo silnie rozwiniętą energię serca. Dla świadomości kosmicznych, które są nieco bardziej chłodne emocjonalnie, będą one z kolei nośnikami informacji i formą istnienia, z którą można się skontaktować i porozmawiać po prostu, zdobyć pewną wiedzę. Dla dusz, które zapomniały, kim są, ale są wrażliwe, będą one emanacją piękna i tak można by niemalże w nieskończoność mnożyć, usłyszałem. Ale na przykład z tymi domowymi, udomowionymi zwierzętami można takie uczuciowe stosunki mieć. Na przykład w stosunku do kotów czy do psów. Człowiek po prostu je kocha tak jakby bezinteresownie, dla samego kochania. Niektóre. Bo powiedzmy te, które w naszych oczach ludzkich są niesympatyczne z wyglądu i z zachowania, no to trudno je pokochać. A niektóre są tak jakby z natury łatwe do pokochania przez człowieka. Usłyszałem, że gatunki, które dały się nam udomowić, jak to mówimy, to te istoty wyświadczyły nam wielki akt miłości jako cywilizacji ludzkiej. Stąd też ten poziom interakcji jest z nimi zupełnie inny. Ich istnienie na ten moment już funkcjonuje w naszej pamięci komórkowej, genetycznej, jako gatunku ludzkiego, usłyszałem. Dlatego też łatwiej jest właśnie nam pokochać z wzajemnością kota niż na przykład pająka, który również ma możliwość odczuwania empatii, tylko że okazywanie tego jest na zupełnie inny sposób, który jest nam nieznany tutaj na poziomie ciała człowieka i umysłu. Zadowolona, co powiedzieć? Jeszcze mam pytanie, a to, że my jemy zwierzęta. Odwieczne pytanie. Niby problemy moralne, nie? Tak. No posłuchamy, co powie
usłyszałem, że robiąc to tak machinalnie, nie wiem co to znaczy, ale że konsumujemy ich ból i krzywdę. Ale w momencie sytuacji, gdzie na szali jest życie człowieka i zwierzęcia i to zwierzę daje do zrozumienia człowiekowi, że rozumie sytuację i pozwala mu się zabić, to jest to inny poziom relacji w ogóle. Tam nie ma wtedy jako takiej krzywdy ani traumy, usłyszałem. Natomiast to niewolnictwo zwierząt, które jest teraz uprawiane dla naszego, usłyszałem, hedonistycznego nasycenia się, nie wiem co to znaczy. To przyjemność. To nie służy to naszym istotom. I to jest już ciągle powtarzane, że lepiej nie, ale jeśli jest taka potrzeba, konieczność, to jest to dopuszczalne, z tym, że najlepiej robić to w rytuale i tak dalej. Jeśli chodzi o zabijanie tych zwierząt, czy prośba o wybaczenie i tak dalej. Jeszcze takie praktyczne pytanie, czy to nie jest teraz tak, w dzisiejszych czasach, kiedy cała żywność jest dosyć skażona i przetworzona, że zwierzęta wyświadczają nam przysługę, bo jednak chyba mięso z tego wygląda jest najmniej skażone. Może ciut tak, masz rację, ale to nieprawda, bo ciała zwierząt są również, szczególnie w hodowlach, są tak zanieczyszczone, że lepiej tego nie jeść niż jeść. Nie wiem, o czym powiedziały, że zdziwilibyście się, że jest odwrotnie. Że zwierzęta są dużo bardziej skażone, te w masowych chowach. No w tej chwili tak, no. Ponieważ przybierają na masie w nienaturalny sposób i są w nienaturalnych dla ich sposobu życia warunkach trzymane, więc w ich ciałach ciągle mają miejsce przerosty tkanek i stany zapalne, w związku z tym dostają potężne ilości antybiotyków i sterydów, które potem wchodzą w nasze ciała. No. Te oczy mówią, że jak ktoś ma wątpliwości co do tego, to niech zwróci uwagę, że to najlepiej widać właśnie na poziomie kobiet i dziewczynek, ponieważ poziomy hormonów nie są stałe. Można porównać przykładowo społeczności, które nie spożywają jeszcze takiej dużych ilości tego mięsa przemysłowego, czyli na przykład państwa biedne, gdzie jest lokalna taka, powiedzmy, gospodarka trzodą, i za granicą państwo, które już wielkie koncerny są i na masową skalę ten chów ma miejsce właśnie, który jest tym skażony. I porównać przykładowo rozwój fizyczny, rozwój płciowy dziewczynek w tym samym wieku w obu państwach, to zobaczymy, że w tych państwach, gdzie jest ta rodzima gospodarka, jakby walory ciała fizycznego się rozwijają później, tak jak było dawniej, a w tych państwach uprzemysłowionych to przyspiesza gwałtownie. Rozwój fizyczny, miesiączkowanie i inne czynniki właśnie fizjologiczne oparte na hormonach. Z tego względu, że ta ilość substancji jest tak olbrzymia i powoduje rozregulowanie i przyspieszenie. I to się wydaje ciągle, jakby ta linia schodzić w dół. Z tego, co ta istota mówi. Aż dojdziemy do momentu, kiedy Ziemia się zbuntuje i będzie wielkie boom. Oby nie. Przy tym stwierdzeniu to oczy się zamknęły na chwilę. Jak to jest z naszym Słońcem? Jest portalem czasoprzestrzennym? Koniec pytania. Oczy powiedziały, że tym, którym jest dozwolone, to mogą z niego korzystać jako z portalu. Ale dozwolone jest komu? Na jakim poziomie musi być ten? Na niższych poziomach egzystencji jest nieustanna wojna i bitwa o portale, także i te na Ziemi. Usłyszałem, że te alokacje wojsk amerykańskich na świecie różnych, najprzeróżniejszych, jakby niedostępnych miejscach świata pod byle pretekstem lokalnych zamieszek są nieprzypadkowe, bo to się często wiąże z kluczowymi portalami, tak jak w Iraku, na przykład kosmicznymi. Natomiast w kosmosie też jest polityka na tych niższych poziomach właśnie fizycznych. Głównie to dotyczy istnień na 3,5 i 4 gęstości w tej 7-stopniowej skali, gdzie oni się tam dosłownie wybijają o kontrolę nad tymi portalami. Natomiast są formy istnienia fizycznego, już nie fizycznego, które bez przeszkód wtedy z tego mogą korzystać. To są już jakby formy istnienia wynikające się tej dualnej klasyfikacji rzeczywistości. Mhm. I one są wręcz ulubionymi formami do podróżowania, usłyszałem.
No, następne pytanie z tej dziedziny. Czym są czarne dziury? Już coś było mówione na ten temat. Usłyszałem, że czarne dziury nie są brakiem materii, lecz jej potężnym nagromadzeniem. Mhm. I potężnym nagromadzeniem, które jak gdyby powoduje zapadnięcie się parametrów czasoprzestrzennych naszej rzeczywistości. Może się to też stać po na przykład eksplozji gwiazdy, która rozrastała się wręcz do wymiarów kilkuset razy większych od naszego Słońca, co z naszego punktu widzenia się może nie wydać niewyobrażalne, aż doprowadziła do zapadnięcia się i zasysania przestrzeni, przy czym jakby jej masa została ta sama w ujęciu naszym fizycznym, tylko w pewnym sensie została przekonwertowana na inny rodzaj masy, można powiedzieć, że została zamieniona na energię, ale cały czas jest ta sama. I tak olbrzymie skoncentrowanie energii w materii powoduje pewnego rodzaju dziurę naszej rzeczywistości, tutaj w sensie jakby wymiarowym, i powoduje przerzucanie tej materii w inny wymiar, w inną rzeczywistość. To tak jak gdyby rozłożyć taką cienką membranę, czy jakiś balonik, który jest powiedzmy od spodu nadmuchany, i kłaść na niej coraz cięższy przedmiot, ale o tej samej wielkości. I w pewnym momencie w tej materii powstanie dziura, prawda? Bo będzie ona, ta membrana będzie za słaba, żeby utrzymać ten przedmiot. Tak, dla mnie też. I nastąpi wyrzut wtedy. Ten przedmiot w całości, w zależności, czy jest płynny, czy nie, w tym naszym ujęciu, wpadnie w tą drugą rzeczywistość lub będzie się stopniowo w nią sączył, przerzucając po prostu jakby cząstki siebie tam. Czy czarne dziury są? Przy czym przy tej zapaści ma miejsce jakby zjawisko implozji, zasysania, jak odkurzacz, w pewnym sensie tylko. Tak, a czy czarne dziury są również wykorzystywane jako portale? No, słyszałem, że stosunkowo niechętnie. Że jest to możliwe, ale wiąże się z pewnymi niedogodnościami. Mhm. Dla cywilizacji w takich ciałach biologicznych jak nasze. Mhm. A po co to czarne dziury takie są? Po co one tą energię, tą materię ściskają? Fizyka, prawa fizyki. Wyrzucają z trubie, ale to... Ponieważ następuje jakby przeciążenie możliwości nośnych przestrzeni, usłyszałem. A ponieważ ta energia musi być dalej w obiegu, nie może tam utknąć, więc zostaje przerzucana w inny wymiar rzeczywistości. Bo ta cyrkulacja sumaryczna energii we wszechświecie jest ciągle ta sama. Czyli żeby zachować równowagę. To jest pewnego rodzaju zapaść przestrzeni. Tak, dokładnie. To jest tak jak w momencie nabijania w nieskończoność ciśnienia na przykład do balonu. W którymś miejscu musi pęknąć. Okej, a skąd ten nadmiar energii w naszym wszechświecie? Skąd my tą energię dostajemy? Ze źródła? Do tej energii? Wszystko jest tej energii, ale to posłuchamy. Usłyszałem, że tu właśnie na poziomie naszej rzeczywistości, której doświadczamy, energia jest w pewnym sensie manifestacją w masie, to co nazywamy masą. Przy nadmiernej właśnie masie następuje jak gdyby rozszczepienie się takich włókien nośnych tej rzeczywistości. Nie wiem jak to nazwać, bo ja to muszę opisywać, bo teraz tylko to widzę po prostu. No, no ale ten nadmiar energii skąd się bierze? Skąd to całe zjawisko? Z koncentracji masy. Ale w naszym wszechświecie, tak? W naszym wszechświecie to... Okej, dalej. Widzę, że nie do końca jesteś zadowolona, no bo to są zagadnienia, powiedzmy, z tej wysokiej fizyki, ale to są fizyczne zjawiska wszystko. No ale, no tak, ale jeżeli musimy zachować równowagę w wszechświecie, dlatego czarne dziury jakby odsysają tą materię z naszego wszechświata, to skąd jest ta materia do nas przychodzi w takim razie? Czy ona jest cały czas tworzona? Jest cały czas cyrkulacja międzywymiarowa materii. Ona kiedyś z powrotem tu przyjdzie. Są antagonistyczne twory dla czarnych dziur, które w innych rzeczywistościach można w cudzysłowie jako czarne dziury zdefiniować.
i w naszą rzeczywistość tłoczą nieskończoność. Oni na stronę przesyłają, czyli te jakby... No. Są to jakby takie jakby bramki jednostronnego wejścia, można powiedzieć, usłyszałem, że jakby jednokierunkowe. Że normalnie między tymi rzeczywistościami jakby ta energia nie miesza się tak bardzo swobodnie ze względu jakby na jej... Ona się przenika, ale jest jakościowo inna. Nie wiem, jak to nazwać, musielibyście to wiedzieć. Jest jakościowo inna, a tu następuje przebicie po prostu jakby. Mieszanie się tych jakości. I można powiedzieć, tak po prostu jest. Nie ma odpowiedzi, dlaczego tak jest? No, ja bym nie potrafił powiedzieć. Ani udowodnić matematycznie, dlaczego tak jest. No, ale tak jest po prostu. No, takie są prawa. Nie wiem, prawo, że tak Boga woli, bo ciężko mi jest to jakoś objąć. No, damy sobie spokój, bo to są... Po co ci to jest? A do kuchni, a do kościoła cholera, a do dzieci. To jest prowokacja. No. O, pytanie takie. W jakiej odległości od Słońca krąży planeta Nibiru? Zacznijmy od tego, czy ona jeszcze istnieje. Słyszałem, że jej polaryzacja jest dość charakterystyczna, dlatego nie jest ona w stałej relacji ze Słońcem. Jakby tutaj chodzi o ten bardziej taki, tu się mówi, nie wiem, elektryczny model wszechświata, czy jakoś tak, że to wszystko jest, można potraktować jako taki jakiś układ elektroniczny na pewnej zasadzie. Bo na tej Nibiru jest, coś nie wiem, jest nie tak, tam jest... jest jakby zmienny potencjał generowany, nie wiem jak to nazwać. Bo z tego co tutaj jest pokazywane, to ta manifestacja tej planety, którą tutaj naukowcy są w stanie policzyć, ona nie jest jakby ciągła i bywa w pewnych momentach równolegle gdzie indziej. Nie wiem jak to jeszcze... No ja nie potrafię tego zrozumieć, co tam mówi, no bo ja jestem... za głupi, jeśli o to chodzi. Jak gdyby ona w pewnych fragmentach tego, co nazywamy czasem, tłumaczą te oczy, jest w naszej rzeczywistości, a w pewnych fragmentach czasu nie jest w naszej rzeczywistości. Dobrze, to ja może teraz zapytam. Jest w innej jakby nie wymiarze, a gęstości pokazywane to jest. Ale czy powiedzmy... W związku z tym może ona przelecieć bardzo blisko nas, nie wyrządzając szkód, będąc w tej innej gęstości na dany moment, a może przelecieć w średniej odległości, a jednak zaburzyć funkcjonowanie nawet całego Układu Słonecznego, ponieważ akurat będzie jakby wrzucona w tę naszą tutaj frekwencję gęstości. Tam po prostu chodzi o to, że tam są jakieś czynniki technologiczne na tej planecie, które powodują jej nienaturalne zachowanie. Mówię, normalnie powinna odlecieć w głąb wszechświata, usłyszałem. Ale to w tej chwili na jakiej jest trajektorii? Zbliżeniowej do Słońca, czy odchodzącej? Ja usłyszałem, że odchodzącej w okolicach Neptuna, jeżeli dobrze usłyszałem. No, czyli nie tak daleko. Jak no opuszcza układ, nie? Tak. Ale to ta trajektoria jej wokół Słońca, jak ona się przybliża i oddala, to ona jest stała względem Słońca? Pytasz, czy zawsze na tej samej odległości, tak? No, zwątpię, ale posłuchamy. Z tego, co ty oczy powiedziały, to na Ziemi są gdzieś ukryte starożytne obliczenia tej trajektorii i gdyby do nich dotrzeć, się okaże, że była inna. Dobrze, proszę. Przed kilkunastu tysięcy lat, co są obliczenia robione, usłyszałem. No niektóre... Tylko to jakby przekazane w sensie ludziom, nie ówczesnym. Niektóre źródła podają, że to jest 3600 lat naszych ziemskich, a niektóre 3800, no ale to nie jest takie istotne. Okay. O, słyszałem też, że no. To nie wiem jak to mógł zrozumieć,
bo się czujesz jak mega głupek kosmiczny, że z tą naszą, z tym odniesieniem czasowym na Ziemi, to w ogóle jest jak gdyby też historia tego typu, że to zależy od prędkości obrotowej Ziemi dookoła własnej osi. A to ona nie jest stała? Mówię o tej Ziemi? Ona czasami przyspiesza, że na przełomie... No to się nie dzieje drastycznie, bo gdyby nas spotkał globalny kataklizm, mówią o czym, ale na przełomie dziejów Ziemi była różna. Tak jak masz dzień na planetach w odniesieniu ziemskim, dzień może trwać 300 lat na przykład, bo tak ekstremalnie jest wolne tempo obrotu, a na innych planetach może trwać 5 minut, to jest bardzo szybkie. No to jest niezauważalne chyba na przestrzeni historii. Mówię o czasach takich, no mniej więcej historycznych. To było niezauważalne w ogóle. Wygląda na to, że... Usłyszałem, że po pewnych takich kataklizmach o charakterze niemal globalnym zostało to zaburzane. Było to zaburzane. Z jakimiś pewnymi konsekwencjami dla życia tutaj na Ziemi, tak? No i teraz pytanie, jak powstał Wszechświat? Wziął się i powstał. Bozia tak sobie wymyśliła. Usłyszałem, że ten, który doświadcza we wszystkim, jak gdyby... To coś jest czarnej dziury analogia, widzę, kurczę, ale heca. Że stare Wszechświaty zaczęły się kłoczyć, bo usłyszałem, że Wszechświat oddycha cyklicznie. No tak. Jesteśmy jeszcze na etapie... wydeł. No dokładnie. Rozprzestrzenić. Ale będziemy niedługo na etapie wdechu. Nie wiem, co z niedługo się okaże, parę miliardów lat, ale będziemy na etapie wdechu i w momencie, jak ten wdech będzie się kończył, i wszechświat będzie w ekstremalnym punkcie skłoczenia się i jego jakby sumaryczny poziom masy czy energii w stosunku do jego tej właśnie wielkości czy objętości będzie zbyt duży, to znowu dojdzie do kolejnej. No, z naszego punktu widzenia eksplozji możemy to nazwać. Tak, wielkiego wybuchu. Natomiast ten moment tego ekstremalnego skompresowania trwa bardzo długo, to nie jest ułamek sekundy. Wtedy jak gdyby następuje taka całkowita autoweryfikacja tej struktury, która zaistniała i na tej podstawie są jakby pewne parametry tej przyszłej ustalane. Natomiast te oczy powiedziały, że nikt nie wie, ilekroć Ile razy były te wdechy i wydechy? Że to wie tylko ten, który jest wszędzie. Te oczy też tego nie wiedzą. A czy, nie ma w bibliotece, tak? A czy te dusze z tego wszechświata, który ulegnie, powiedzmy... One przestaną istnieć. Przestaną, czy do innego? Zostaną rozłożone na cząstki informacji. Przestaną istnieć w formie samoświadomej, mającej chęć doświadczania. Czyli powrócą do ewentualnie jest możliwość przerzucenia ich we wszechświat równoległy, który jeszcze będzie istniał. Bowiem to nie wszystkie naraz się kurczą. No to... One się tak jakby przejściowo kurczą. A czy ilość wszechświatów jest policzalna? W danym momencie, powiedzmy, równoczesnym. Tutaj, nie wiem, te oczy zaczęły gdzieś szukać informacji, nie wiem, takie odczucia. Jakby była policzalna. Usłyszałem, że to jest mechanizm samokopiujący się. No dobrze, to jest za głęboko i to... Pojawił mi się, ta leżąca ósemka się pojawiła, jako odpowiedź, więc nie wiem. To jest nieskończoność, czyli to jest, no bo... Właśnie w mojej głowie zaświtała taka tego, jeśli by była ilość wszechświatów policzalna, to by się okazało, że Bóg jest policzalny, a Bóg nie może być policzalny. Czyli tak jak mówisz, to jest ta nieskończoność, ta ósemka, która ciągle wędruje po tym. A może to jest wiedza, która jest tam na dany moment dostępna, trudno to powiedzieć, no nie wiem, tyle tylko widzę. A teraz idziemy do
medycyny i nie tylko chyba, bo jest pytanie, skąd się bierze autyzm? Usłyszałem, że to tylko oczy dalej mówią, że wskutek tego, iż w organizmie człowieka powstaje w układzie nerwowym pewien specyficzny rodzaj stanu zapalnego, który nie jest farmakologicznie praktycznie wyleczalny. W sensie za pomocą substancji chemicznych, żeby można było zbić jako zwierzę, jak się stan zapalny o godzinie. Stan zapalny powstaje w momencie, gdy do organizmu dostaną się czynniki biologiczne bądź chemiczne, których organizm nie jest w stanie ani układem odpornościowym przezwyciężyć, ani wydalić jakby układem na tym, który oczyszcza najpierw krew, a i potem wydalić. Tutaj zostało to dwojako pokazane. Część jest jako ciężkie związki chemiczne, które wbudowują się w nas niemal na stałe, na przykład w kości, a część to są mikroorganizmy, których układ odpornościowy nie umie pokonać. Usłyszałem, że szczepionki, ponieważ są konglomeratem chemiczno-biologicznym, często mogą być właśnie przyczyną autyzmu. I on powstaje, czy już w łonie matki, czy dopiero po przyjściu już, po narodzeniu? Usłyszałem, że po separacji ciała, nie wiem jak to zrozumieć. Czyli po urodzeniu. A czy coś możemy, jakoś możemy to leczyć? Normalna nasza medycyna. Myślę, że nasza medycyna w nieodpowiedzialny sposób szafuje szczepionkami. Czy szczepionki powinny być indywidualnie dobierane. Na zasadzie nie powinna być sztywna data wyznaczona z kalendarza, lecz ciało powinno być monitorowane bardzo precyzyjną aparaturą. Czyli sprawdzenie jak gdyby obecnego stanu mikroorganizmów. Innymi słowy mówiąc, czy nie ma jakichś schorzeń, czy nawet zwykłe przeziębienie, że w takich sytuacjach nie powinno się podawać szczepionek, gdyż układ immunologiczny jest zajęty zwalczaniem obecnych intruzów, którzy nadcierają, a w szczepionce podaje się kolejnych intruzów jeszcze i to wtedy jest za dużo. Czasami kilka razy. Krótko mówiąc, to te oczy mówią, że dawki stężenia w szczepionkach powinny też być indywidualnie dobierane, co na ten moment przy obecnym stopniu rozwoju medycyny byłoby bardzo, bardzo kosztowną procedurą. Natomiast powinno to być bardzo indywidualnie dozowane, ponieważ jest traktowanie wszystkich jakby z marszu według jednego parametru, a ciała są zupełnie różne, dlatego też i efekty są odmienne, jak słyszałem. No to już jest odpowiedź na następne pytanie o te szczepionki, także się to kończyło. Ale jeszcze w tym autyzmie, czy stosując dietę albo próbując wzmocnić układ immunologiczny, możemy jakoś tą chorobę cofnąć? Tak, można. Można cofnąć stan chorobowy nawet do tego stopnia, że dzieci, które nigdy nie mówiły, czy logicznie nie verbalizowały myśli, że stają się w pełni wartościowymi jednostkami społecznymi. Do tego celu jest wymagane wstępne wzmocnienie układu odpornościowego i zastosowanie specjalnych protokołów tak zwanych, które właśnie powodują uśmiercenie, a następnie usunięcie tych drobnoustrojów powodujących choroby, bowiem należy wiedzieć, mówią oczy, że najczęściej to nie to, na co się szczepi, jest przyczyną choroby, lecz sam materiał biologiczny, na którym jest wyhodowana ta frakcja np. wirusów czy bakterii, przeciwko którym się szczepimy, bowiem materiałem biologicznym są najczęściej małpie narządy typu nerki, w których szaleją stosunkowo dzikie odmiany wirusów, więc jeżeli to nie jest należycie wysterylizowane do hodowli tych szczepionek, to takie dziecko oprócz stabilizującej substancji chemicznej w formie metalu ciężkiego i tej dawki na przykład wirusów, na które się ma odpornić, jeszcze otrzymuje te dzikie formy pierwotne wirusów, z którymi dawno temu człowiek umiał sobie radzić, jeszcze jak był na etapie mniej inteligentnej istoty, a teraz tego wszystkiego jest za dużo. Bardzo często dzieci już wskutek
wynikających z nieświadomości błędów żywieniowych matki rodzą się z niską odpornością. Głównie tutaj chodzi o niedobór energii w nerkach, o zimne nerki i ogólnie o zimny organizm i wówczas karmiąca matka ma zimne mleko, przez co dziecko nie ma od urodzenia odporności. To tutaj są kwestie medycyny chińskiej, usłyszałem od tej istoty do zgłębienia właśnie, jeśli chodzi o, to zimny, o ten zimny pokarm i o energetykę nerek. Że tak jakby należy uwzględnić tutaj czynniki, nie tylko te takie czysto fizjologiczne przy kształtowaniu się ciała. Moje pytanie dodatkowe. Teraz tłumaczyłeś w sposób tak jakby mechaniczny, medyczny, naukowy pozbycie się przyczyn tego autyzmu, ale czy nie byłoby lepszą metodą zadziałanie energetyczne poprzez osoby uzdolnione w tym kierunku i świadome? Koniec pytania. Usłyszałem, że w rzeczy samej odpowiedź jest słuszna, ponieważ pytanie jest słuszne, tak powiedziała ta istota. Buda płaci. Bo jest to wykonalne, tylko że żeby to zrobić, trzeba doprowadzić do zharmonizowania wibracji wszystkich komórek, a następnie narządów i układów ciała takiego małego człowieczka, ponieważ tego typu choroby, jak i większość chorób, wynika z dysharmonii frekwencyjnych. Tu fizycznie jest coś widoczne jako wirus, ale on sam w sobie jest wibracją, tak jak i można go zniszczyć wibracją, na przykład za pomocą zapela, czy kamertonów, czy mis. Więc krótko mówiąc, ktoś, kto ma liczne stany zapalne, szczególnie wiele schorzeń, jest energetycznie w ciele fizycznym bardzo dysharmonijny. Występują potężne dysharmonie między częstotliwościami. I dlatego osoby, które są predysponowane i mają jakby umiejętność wpływu wolą czy modlitwą, bądź jakikolwiek inny sposób na harmonizowanie frekwencji, też mają możliwość dokonania takich wyleczeń. Ale mogą też pracować na innych poziomach niż frekwencyjne, na przykład tylko na poziomie czysto intencjonalnym i też jest szansa, że to się stanie. Natomiast im większa jest wiedza, która jest równoległa do większych możliwości, tym łatwiej można tego dokonać. Oczywiście i pomocne jest widzenie, to jakby to trzecioczne. Tak, to jest ta odpowiedź pierwsza, która padła, te fizjologiczne sposoby padła dlatego, że póki co większość cywilizacji ludzkiej jest nastawiona na zmagania się na tym poziomie czysto fizycznego ciała. Okej, rozumiem, dzięki. Aha, teraz już zapomnę twoje imię, Dorota. Usłyszałem, że bardzo ważne tutaj jest to, jakie nastawienie mają rodzice, że rodzice przyjmując już diagnozę zawyrocznie, że jest to choroba nieuleczalna, sami tak, niestety wpływają na tę frekwencję w organizmie właśnie młodego człowieka i tak jakby bardziej na trwałe przylepiają do dziecka tę chorobę właśnie. Teraz Dorota pyta o metodę Berta Hellingera, jak to działa i jaki jest zakres działania tej metody. I tu jeszcze jest dalej, to jakby dlaczego bierzemy na siebie obciążenia, w cudzysłowie, przodków i nie mamy tego świadomości. Na ten temat prosimy o odpowiedź. Usłyszałem, że używa od tyłu, jakby odpowiedzieć, że te obciążenia, które istnieją, są jedynie formą zapisu energetycznego, który się po prostu manifestuje mniej lub bardziej trwale w materii. I wchodząc tutaj, no nie mamy wyjścia, jak na poziomie fizycznym to zaakceptować, ale w momencie uzyskania odpowiedniej świadomości jest możliwość pozbycia się tego. Bo tak naprawdę cały wszechświat jest energią, ale można spojrzeć na niego inaczej, powiedzieć, że jest wibracją, a można spojrzeć jeszcze inaczej, powiedzieć, że jest informacją. I każde spojrzenie z punktu patrzącego jest absolutnie prawidłowe dla niego, usłyszałem. Tak, oczywiście. Natomiast te ustawienia, usłyszałem, że one są jakby, a ciekawe, padło stwierdzenie teatrem dla duszy, i połączeniem dusz. Nie rozumiem, co odpowiedzi. Bo to jest grupowe takie leczenie. To jest rodzaj hipnozy. Jak mówiłem, to jest skuteczne. Oczywiście zależy, kto to prowadzi i jak. Też zależy od... Ale te oczy mówią, że ważne tu jest
ciągle nie jestem w temacie, ale usłyszałem, że szczere zaangażowanie osób grających rolę, że tak. To jest ważne w ogóle. Tak, no to tak jakby wszyscy muszą być... W sensie głębokiego wczucia się w to. Wszyscy muszą być w stanie odmiennej świadomości. I to powiązanie właśnie tych dusz. Czyli to jest jednak ta odpowiedź, powiązanie dusz. Istota pyta, czy jesteśmy ukontentowani. Ja to tam rozumiem. Ty? Znaczy, co do metody, to wszystko pasuje. Tak. A co do tego uwikłania, że wchodzimy w dany system rodzinny, to już takie małe dziecko potrafi wziąć coś na siebie? Usłyszałem, że na siebie bierze odwieczna istota. Na poziomie manifestacji w ciele. Te oczy mówią, że warto zwrócić uwagę na fakt, że wcale nie wszystkie rzeczy manifestują się od urodzenia. Że obciążenie może być, ale może być w stanie uśpionej, tak jak mówimy już w pewnych chorobach. I dopiero odpowiednia sytuacja życiowa jest w stanie wywołać to i taką reakcję, jakby taki zapalnik to jest. I pojawia się wtedy problem, a który był, albo nie było. A moje pytanie, czy to jednak nie ma związku z wcześniejszym planem na życie? No, te oczy mówią, że już jak zostało powiedziane, że dusza wcielając się zna te uwarunkowania. No właśnie, okay, no, do mnie to przedtem nie doszło, teraz musiałem to zaklepać, że tak to jest. Okej. Okay. Ponieważ dusze powstały z pragnienia stwórcy, tu jeszcze jest powód do tamtej poprzedniej odpowiedzi, żeby mógł się samo doświadczać. Tak samo i duża część zdarzeń, które się tu w tej linii czasowej przed nami pojawiają, są spragnienia właśnie, spragnienia, czyli właśnie spragnienia dusz, można powiedzieć. Niby to skomplikowanie, ale to chociaż na pewnych poziomach, jeżeli dusza nie jest z całą swoją, zwłaszcza tą wyższą istotą, dobrze zintegrowana i w kontakcie, jest możliwość manipulacji i podsuwania jej chęci pewnych doświadczeń, mówią to oczy, i to się staje dalej i jej chęcią doświadczenia, ale nie w pełni świadomą. To tak jak gdyby osobie w wieku 90 lat mającej demencję kazać podpisywać dokumenty bankowe, które obligują do jakichś tam długów i tak dalej, i potem to musi spłacać. To jest pewnego rodzaju analogia, bo ten człowiek nie jest już świadomie połączony ze swoim umysłem świadomym. No jasne. A teraz, moja droga Dorotko, przeczytaj sobie to sama, bo tu chodzi o tą metodę. Akces consciousness. Głośno. Akces consciousness i Barsy. Czy działa to tak i jak to opisują twórcy tych metod? Mhm. Czyli opinia na temat. Słyszałem, że może to mieć dużą skuteczność w przypadku zdejmowania czynników traum nieuświadomionych, o czym była przedtem mowa, że są to z reguły bardziej złożone konstrukcje traumatyczne, do których właśnie zaangażowanie osób trzecich jest często niemalże niezbędne, żeby móc to usunąć. Czyli po prostu bez uświadomienia sobie nawet traum może to zostać z nas zdjęte, jakby bez naszej świadomej ingerencji w to. Świadomość pomaga, ale na wyższych poziomach, tak jakby ponad świadomych, może to zadziałać. Słyszałem, że jest to możliwe na poziomie pozaświadomym tak samo, jak możliwe i faktyczne jest to, że wyższe aspekty istnienia nas wszystkich tu zebranych w tym pokoju są w nieustannym kontakcie ze sobą i wcale nie rozmawiają na temat tej sesji. No, to jest niezłe. Oni się kawę popijają. O panienkach sobie gadają, a my tutaj... A ja mam pytanie. A o czym rozmawiają? Ładnie tak zaglądasz? Bez tego zaproszenia? W końcu są nami. Ty dodaj mi rękę na głowę, bo mnie to przerasta, że tak fizycznie. No. Czyli rozmawiają o tym, o czym chcą, co ich interesuje. A co nie interesuje? Ale o sensie istnienia na przykład, nie? No tak. To nas też to interesuje. Usłyszałem, że wymieniają się informacjami na temat naprawienia nieciągłości w istocie, które mogą powstawać wskutek doświadczeń traumatycznych. No widzisz, jak prosto powiedziane. Nieciągłości są pewnego rodzaju rozwarstwieniami, które istotę tak jakby w cudzysłowie przepławiają, czy
oraz szczepiają także na wyższych poziomach istnienia, a wynika to z niezbalansowanej i chaotycznej jakby drogi karmicznej, usłyszałem. Dobrze, mamy przedostatnie pytanie, może ostatnie dotyczące Doroty. I tak przeczytam. Czy prawo przyciągania działa tak, jak to opisuje Baszar i Abraham? Musi najpierw poczytać, co tam miałaś w głowie, pytając w ten sposób i zaraz się odpowie. Usłyszałem, że sprawa przyciągania jest sprawa bardzo skomplikowana. Te oczy spróbują to przedstawić w taki sposób, żebyśmy to i zrozumieli, i zarazem byli zadowoleni, ponieważ jak jest niezrozumienie, to nie ma zadowolenia w umyśle człowieka, usłyszałem. Słusznie, tak jest. Dodaj mi rękę znowu na głowę, bo to jest kurde. Usłyszałem, że twoja ręka jest jak modem dla mojego umysłu. Usłyszałem, że w naszej rzeczywistości, w której jesteśmy, w tej rzeczywistości tego tak zwanego odcięcia lub pozwolonego braku kontaktu i ze Stwórcą, i czasem ze sobą samym głębi istoty, prawo to wydaje się działać nieco niezrozumiale, czy momentami brutalnie, ponieważ w przypadku istoty, która jest harmonijnie zbudowana i w kontaktu z samą sobą na wszystkich poziomach swojej egzystencji, prawo przyciągania jest czyste, zrozumiałe i jak gdyby nie ma możliwości przyciągnięcia czegoś niechcianego, w cudzysłowie. Natomiast na poziomie, w którym istniejemy, wskutek tego, że pracują w naszej podświadomości różne nieprzepracowane sytuacje, przyciągamy kolejne kopie tych sytuacji do momentu, gdy zostaną zrozumiane i uzdrowione. Są też sytuacje, w których przyciągamy scenariusze będące odzwierciedleniem nie tego właśnie, czym jesteśmy w głębi, lecz tego, czym myślimy, że jesteśmy. Że ta nasza rzeczywistość jest bardzo złożona, bowiem wiele osób przekonało się, iż skupianie się na danym odczuciu w celu przyciągnięcia tego doświadczenia bądź myślenie o bogactwie w celu przyciągnięcia jego jest absolutnie nieskuteczne. A dzieje się tak właśnie wskutek tego, że przykładowo nie mamy opracowanego wewnętrznie przez istotę wydarzenia bycia średniowiecznym żebrakiem bądź analogicznej sytuacji. I to doświadczenie jest nadrzędne w stosunku do naszych czysto umysłowych, tu wygenerowanych pragnień, ponieważ płynie z wyższego poziomu istoty i jest jakby pierwszeństwo, jest pewnego rodzaju priorytet doświadczania, jakby na im wyższym poziomie istoty jest jakiś impuls czy potrzeba doznania czegoś, to ma mocniejszą siłę manifestacji. Tak jak gdyby umysł jest podporządkowany duszy, chociaż w naszych warunkach ziemskich ograniczeń, tu w doświadczaniu często dusza jest podporządkowana woli umysłu. Natomiast w budowie, jakby w tej strukturze istoty, dusza jest wyżej. Potem są jeszcze wyższe świadome aspekty umysłu, które na przykład nadzorują drogę duszy i w dużej mierze jej doświadczenie i one mogą przyciągnąć do życia sytuacje w ogóle nieplanowane jeszcze nawet przez tą duszę, ale będące z punktu widzenia tego umysłu nadświadomego konieczne dla niej do doświadczenia. Także tak naprawdę chodzi o to, ażeby być w jak najlepszym kontakcie na każdym poziomie istnienia, ale ta rzeczywistość nasza właśnie jest stworzona, żeby ten kontakt był niepełny na ten moment. Okej. Okay. Więc ta kreacja przebiega równolegle, z czym jest pewnego rodzaju, usłyszę informatycznie, jakoś kolejkowanie. A to dlatego ta moja ręka tak rzadko mnie odwiedza. No dobra. Dobrze, a do tego, co właśnie mówił, to jaka jest relacja między wyższym ja a duszą? Czy już to było? No, poczekamy. Coś tam wymyślić, żeby ci odpowiedzieć. To są cały czas, to są stopnie. Mhm.
zależności tego. Wyższe ja jest pewnego rodzaju odpowiednikiem tego umysłu, który jest ponad duszą. Tego jakby umysłu nadświadomego. Tak jak gdyby tu obrazowo dusza w cudzysłowie w tej strukturze istoty jest umieszczona w takich kleszczach między tym umysłem na górze, który wie wszystko, ona potem jako chętna doświadczać, która jest powiedzmy impulsywna w pewnym sensie, i ten umysł tutaj na ziemi, który on myśli, że on tu rządzi, nie? To jest w ogóle bardzo ciekawe. Natomiast są cywilizacje, które mają te wszystkie struktury w idealnej harmonii i władzie po prostu, i one w zupełnie inny sposób doświadczają prawa rezonansu. W pełni świadomie po prostu. Okej. A jeszcze jedno pytanie. Czyli weźmy przykład tego żebraka, że chce jakby dopracować to doświadczenie i dusza chce tak, i on nie może tych pieniędzy mieć. Czy to jest dla niego ciężkie, czy to mu przychodzi łatwo być w tym, w tej biedzie? Znaczy się, czy to wewnętrznie dla niego, czy on cierpi, czy nie cierpi? Różnie bywa. Usłyszałem, że jeżeli jest niedostatek powodujący dysfunkcję i uszkodzenia ciała fizycznego, to naturalnie taka osoba cierpi, ale gdyby dostała duże pieniądze nagle, to jako doświadczenie by to ją przerosło, usłyszałem. W sensie takiej, wiecie, fortuny, nie? Można powiedzieć, że... Nie miałby jakby świadomości do zarządzania tą fortuną. Okej, to najczęściej, rozumiem. Najczęściej tutaj zaznaczają te oczy. To rozumiem, ale czy on cierpi z tego powodu, że jest biedny? Pytają, o jaki poziom istoty pytasz, mówiąc, czy cierpi? No, o poziom już ten nasz ludzki. Czy to jest po prostu... To jest indywidualna sprawa. To oni żyją w innej świadomości, tak jakby. W innym obszarze świadomości. Mówi, o czym mówią, że egzystencja właśnie w takim ciele i przy takim umyśle właśnie tutaj tym, no jakby świadomym czy nieświadomym właśnie w postaci żebraka, powodują stopniowe wykaszanie pragnień i oczekiwań względem świata i tak naprawdę na dłuższą metę tak jak gdyby odczuwanie cierpienia na swój sposób też zanika. Nie wiem, tak usłyszałem. No, powiedzmy tych bezdomnych. Nie zagonisz ich cholera do tego, bo im jest lepiej jak jest bezdomny. Lepiej się czują. Gdzieś tam czują się skrępowani, tak jakby niewolni. A jak jest... Usłyszałem też, że chęć doświadczania duszy praktycznie nigdy z punktu widzenia tuziemskiego, tego upływu czasu, nie jest dożywotnia. Czyli wskazując się na bycie bezdomnym, nie znaczy, że ta dusza chce doświadczyć tego do końca życia człowieka. Są pewne doświadczenia typu na przykład utraty kończyn, czy inne tego typu rzeczy zdrowotne, że one już są dożywotnie. Ale też stosunkowo często takie losowe jakby zdarzenia nie są w pełni planowane przez duszę. Są pewnego rodzaju wypadkiem przy pracy, jakim jest egzystencja w ciele. Natomiast większość doświadczeń jest po to, aby je zrozumieć i wyjść z nich bogatszym i nie kontynuować ich. Okay. Bowiem taka jest natura istnienia wszechświata, pewien rodzaj samokontroli i autoweryfikacji i wychodzenia i wyciągania wniosku, wychodzenia z tego bogatszym i tworzenia pewnego rodzaju nowych algorytmów, nowych treści na bazie tego, co już zaistniało i zostało zrozumiane. A jeśli nie zrozumiane zostało, no to się ciągnie na swój sposób. Już? Mhm. Dobra. Ja wyłączam kamerę, chyba że tam masz coś jeszcze. Nie, okej. Okay. Ta istota na skalę, jakby takie zlewiając takie jakieś błogosławieństwo wysłała i zaczyna znikać, to chyba. Ci kosmicie mają z lewej ręki, a my ziemianie przeważnie małe sprawy. Dobra.